Ponownie witamy Was serdecznie. Późna pora, ale w Studiu NTV pracujemy. Pan Zbigniew Gelzok po raz drugi dzisiaj. Panie Zbyszku, ta pierwsza rozmowa dziś tak 2 godziny temu wywołała duże poruszenie i duże zainteresowanie. Około 2000 ludzi obejrzało to w sumie w ciągu tych godzin, dwóch. A my tutaj, jak obiecaliśmy naszym widzom, będziemy kontynuować ten odcinek. Poświęcony będzie jakby całokształtowi tej problematyki. Bardzo mocno został nazwany, tak jak rzeczywistość, czyli generalnie mikrofale, technologia 5G i depopulacja lub też adepopulacja, bo to, co się dzieje, to teraz, co też rozumiem, słyszymy od Pana, no ma takie znamiona. Ten odcinek poprzedni pan udokumentował na swoim przykładzie, że nie można w Polsce znaleźć jakiegokolwiek eksperta ani biegłego sądowego, który mógłby rozstrzygnąć, czy ekspozycja na fale elektromagnetyczne jakoś szkodziła komuś, czy też nie. Co dla mnie jest jakimś totalnym szokiem i aberracją i alarmem, jak to się mówi, żeby w ogóle zastanowić się poważnie nie tylko nad technologią 5G, ale również nad tym, co mamy do tej pory. Ja bym chciał Pana poprosić teraz, żeby Pan nam scharakteryzował, Pan podejmuje w ramach tej swojej też organizacji, to się nazywa Prawo do... Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniu, Prawo do Życia. Tak jest. Żeby Pan opowiedział na przykładach, jak to się w Polsce odbywa. Czyli po pierwsze, zadam pytanie. Czy prawo budowlane w Polsce, które do tej pory obowiązywało, wtedy, kiedy Pan jako monter oczywiście tych instalacji GSM, czy według Pana prawo budowlane, które obowiązywało w Polsce do dziś jeszcze jakieś tam obowiązuje, czy ono było przestrzegane, kiedy stawiano i nadal stawia się stacje bazowe GSM? To jest pierwsze pytanie, potem będą następne. Zacznijmy od tego. Dzisiaj mogę powiedzieć, i to publicznie, że prawo budowlane jest dość precyzyjne. Tak, jest ustawa, jest później ustawa o dostępie, jest rozporządzenie w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć, tylko co z tego, jeżeli inwestorzy robią na okrągło kanty i przekręty. Pierwszy kant zaczyna się przy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu przestrzennego. Operatorzy, szczególnie jedna spółka, która weszła ostatnio na rynek, spółka P4, występuje o wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej, zaniżając kilkakrotnie moce. Uzyskuje później pozwolenie na budowę na te same moce i następnie dostaje pozwolenie na użytkowanie. I na tym się kończy legalny proceder inwestora. Natychmiast po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, natychmiast dokłada anten, zwiększa to wielokrotnie, mówiąc, że już po tym nic nie potrzebuje. W ten sposób łamie przepisy prawa, bo jeżeli zezwolenie na tyle jest obwarowane pewnymi konkretami i na przykład jak oni zgłaszają, że taką moc będziemy emitować, tak, a w konsekwencji jest inaczej, to rozumiem, że to jest łamanie prawa. No, oczywiście, no bo decyzja celu publicznego, pozwolenie na budowę, czyli również projekt budowlany jest dla konkretnych parametrów technicznych. Czyli możemy przyjąć tak, że dzisiaj w Polsce mamy tysiące decyzji o warunkach zabudowy, czyli o decyzji o lokalizacji celu publicznego, które są bezprzedmiotowe, bo to nie są te obiekty, na które była wydana zgoda. Czyli na co innego wydana jest zgoda, a co innego oni stawiają? Tak, no nie, oni to stawiają. W momencie, kiedy uzyskują pozwolenie na użytkowanie, kończą proces budowlany w świetle polskiego prawa, natychmiast łamią prawo później. Mówiąc, że instalując? Zwiększając moc, instalując dodatkowe anteny, robią takie przekręty, że w tym momencie ta inwestycja jest niezgodna z jakimkolwiek przepisem ustawy, ani prawa budowlanego, ani o planowaniu, ani jakiejkolwiek ustawy, więc operatorzy stwierdzili tak, że i to można powiedzieć tak, że właściciel na przykład sąsiedniej nieruchomości ma prawo brać udział w procesie inwestycyjnym, ale zdaniem inwestorów do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, bo potem już nie ma żadnych praw. I oni myśleli sobie, że są poza kontrolą, że te kanty i przekręty, tak na przykład jest Tarnawa Dolna. Nie wiedzieli, jak obejść prawo, to wystąpili o wydanie pozwolenia na moce 1802 na każdym sektorze. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w międzyczasie sąd uchylił pozwolenie na budowę, zwiększyli to prawie 10-krotnie.
Moc anten praktycznie oscylowała wokół. Skąd to wiemy, że zwiększyli? Bo to jest duży problem z tym pomiarowaniem. Jaki mamy dostęp jako zwykli obywatele do tej informacji, do tych faktów, które pan teraz mówi, że zgłaszają instalację, która ma taką moc i jak tylko już jest zatwierdzone, jak powiem, do użytkowania, zmieniają to. Skąd my wiemy, że oni to zmieniają? Robimy bardzo prostą rzecz, bo oni to zgłoszą do Wydziału Ochrony Środowiska, czyli organu, który wydał pozwolenie. To może być Urząd Miasta na Prawach Powiatu, a ogólnie to są starostwa powiatowe. Więc wystarczy wystąpić do starostwa o przesłanie kopii zgłoszenia instalacji, pierwszej i ostatniej, bo na tych dokumentach wiemy, co zgłosili i co zmienili. I można się okazać dzisiaj praktycznie w odniesieniu do wszystkich stacji bazowych w Polsce, a jest ich dziesiątki tysięcy, że coś innego było wybudowane, a coś innego jest użytkowane. Oni chcieli przeskoczyć procedurę. Jeszcze raz, dobrze, żebyśmy my też, bo ja zakładam, że my tu w Polsce zbudujemy wielkie pospolite ruszenie w obronie naszego zdrowia i przeciwko przestępstwom tego typu i jeszcze innym, które tutaj dzisiaj też zobaczymy. Żebyśmy jeszcze sobie uświadomili, jeżeli jest, gdzie jest dokument, który oni ponownie tworzą i gdzie dają go na przykład do jakichś organów ochrony środowiska, bo pan tu wyraźnie powiedział, zgłosili jedno, a powiedzmy, że potem zwiększyli moce nadajnika. Ponad to, co zgłosili, to gdzie to widać? Widać w jakichś ich oświadczeniu, w jakimś dokumencie? Tak, zgłoszenie oni na podstawie artykułu 152 ustawy Prawo ochrony środowiska ma obowiązek zgłosić. I instalację. Oni ten obowiązek przestrzegają mimo wszystko, prawie zgłaszają? W każdym przypadku tak, ale to nie jest obowiązek, który wynika z procedury ustawy Prawo budowlane. Wiem, o co chodzi. Co innego jest zgłaszać do ochrony środowiska, że się zwiększyło i z tego powodu ten Urząd Ochrony Środowiska niczego jakby nie ma o nic pretensji, bo tak, ktoś zgłosił, a co innego Prawo budowlane, które zakładało, daje wam na to i na tyle, ale te urzędy, znaczy ten nadzór budowlany nie dostaje informacji o tym, nie. Że... A czy tu jest myk? No robią tak, bo oni tak... Myk tak polega, czyli gdzie indziej jest zgłoszenie o zwiększeniu mocy, a tam, gdzie było pozwolenie do mocy takiej, już nie ma żadnego papieru. No bo teoretycznie jak w nadzorze budowlanym dostanie pan pozwolenie na budowę domu i będzie musiał go pan na przykład zgłosić, zazwyczaj to jest zgłoszenie, można powiedzieć, na piśmie za milczącą zgodą, jeżeli to jest artykuł 54 ustawy Prawo budowlane, to jak pan coś zrobi nie tak, to nadzór wymierzy panu karę za użytkowanie obiektu niezgodnie z pozwoleniem czy ze zgłoszeniem. Ale jak stację przebudują w ogóle i pan zgłasza, że użytkują obiekt niezgodnie z pozwoleniem na budowę i z wszystkimi decyzjami, to nadzory się przy tym opierają. A teoretycznie czekam na niedługo, będzie taka sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że organy nadzoru powinny za to karę nakładać, bo decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest decyzją związaną. Ona musi mieć związek z wszystkimi decyzjami, które były przed, bo znam tylko jeden przypadek w Polsce, który niedługo będzie też w Naczelnym Sądzie rozpatrywany, że inwestor zgłosił zupełnie coś innego niż wybudował i prawdopodobnie nadzór dla powiatu krakowskiego za, nie wiem, czy za pomocą łapówki, czy to mu to przyjął i wszyscy go próbują bronić, łącznie z głównym inspektorem nadzoru budowlanego, choć jest to niedopuszczalne. Operatorów, oni myśleli, że ich pomysł jest genialny z tymi zgłoszeniami, bo tu jeszcze wrócę trochę. Niech pan rozszyfruje całą tą machinację. Jeszcze był po lepszy kolei. Kant, bo jak wchodziła spółka P4 w 2006 roku, 2006-2007 przełom, to wiedzieli już, że będzie zmiana rozporządzenia. To w Warszawie szczególnie na budynkach głosili do budowy stacje testowe. Poniżej 15 wad nie musieli przechodzić żadnej procedury. A budowali już bazowe po zmianie rozporządzenia, twierdząc, że nic nie muszą mieć. Ja zacząłem walkę z tym procederem, bo była taka zasada tak na budynkach pierwsze. Budowali na zgłoszenie lub bez zgłoszenia. No, główny inspektor ich też bronił nadzoru budowlanego, że to jest urządzenie. Zgodnie z artykułem 29 ust. 2 punkt 15 Prawa budowlanego, rzekomo to nie wymaga pozwolenia na budowę. Ja im udowodniłem i Naczelny Sąd to potwierdził, że to jest obiekt budowlany, że to jest przestępstwo. Samowola budowlana, ponieważ operator zapomniał o jednej rzeczy, że polskie prawo budowlane posiada artykuł 33 ust. 1 prawo budowlanego, który mówi, że pozwolenie na budowę musi dotyczyć całego zamierzenia inwestycyjnego, a w artykule 3 punkt 1 litera B mamy kategorię obiektu, w artykule 3 punkt 3 mamy definicję budowli, w artykule 3 punkt 9 ustawy mamy definicję urządzenia. I bez tych definicji nie da się stosować artykułu 29 ust. 2 punkt 15, żeby robić to na przykład bez zgłoszenia. I sędziowie zaakceptowali, że ustawa prawo budowlane mówi o tym, co w niej jest, a operatorzy chcieli mówić, że ona mówi o tym, czego w nim nie ma.
Czyli jak im pasowało, tak? We wtorek miałem sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sprawę ze Szczecina, spółki P4, gdzie jeszcze wrócę, jakie kanty robią, ale to wrócę do tego, że operator twierdził, pełnomocnik, adwokat twierdził, że oni zgłosili sieć. No. I sieć jest w kategorii 26, kategorii budowlanej, a stacje bazowe wolnostojące zawsze były w kategorii 29. Tego sąd nie kupi. Później próbował, że mu prawo zmienili w 2010, że nic nie potrzebuje. Chciał od sędziów wyjaśnień, sędziowie też tego nie kupili. I on cały czas przekonywał, że oni to powinni wybudować bez pozwoleń, a ja mówiłem sędziom jedną rzecz, bo tam nadzór budowlany nałożył obowiązek przedłożenia decyzji celu publicznego do tego, co zgłosili. I okazało się, że inwestor złożył ten wniosek, tylko prezydent miasta Szczecina wydał mu to pozwolenie, ale kolegium samorządowe w Szczecinie uchyliło tę decyzję celu publicznego, bo mimo że prezydent wydał pozwolenie, nie było żadnych danych technicznych. Nie szło nic zweryfikować. A jak można takie pozwolenie wydać, nie mając żadnych podstaw danych? Pani się przyznała, wszystkie decyzje tak wydawała. Decyzje do niczego. Decyzje, gdzie nie było mocy, gdzie nie było pochylenia. To jest złamanie prawa, które sobie stworzyli. Ona tak złamała prawdopodobnie w kilkudziesięciu czy więcej. I ona będzie bezkarna? Na razie tak, bo jak zgłosiłem prezydenta do tego, że złamał prawo, bo przyjął zgłoszenie czegoś, co wymagało już samej decyzji celu publicznego, to oczywiście prokurator przyznał, że tak, prezydent się przyjął, to co. No i w tej sprawie jest jeszcze coś szokującego. Mam sprawę karną z sędzią Sądu Rejonowego w Szczecinie, bo złożyłem zawiadomienie, bo w tej sprawie, po potwierdzeniu, że to jest obiekt, nałożyli obowiązek przedłożenia decyzji lokalizacyjnej do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Polskie prawo mówi wprost. Nakładamy obowiązek na podstawie artykułu 51 ust. 1 punkt 2, gdzie jest termin. Po upływie terminu, jeżeli się nie wykona obowiązki, stosuje się artykuł 51 ust. 3 punkt 2, i który nakazuje już tylko i wyłącznie rozbiórkę. Mam to potwierdzone w orzecznictwie, że nie ma wymogu, ale jak się okazało, bogaty inwestor nie musi tego wykonywać. Obowiązek upłynął 30 kwietnia 2016 roku, to PIN 2,5 roku później wydał, że inwestor wykonał ten obowiązek, którego nigdy nie wykonał. I złożyłem zawiadomienie do prokuratury, to sędzia, który mnie ściga, nie rozpoznał w ogóle istoty zawiadomienia, poświadczył nieprawdę, że roboty wstrzymano, jest to nieprawda, i na dodatek stwierdził, że naruszenie, że nie jest to naruszenie interesu publicznego, no bo to chodzi o zdrowie i życie, a to nie ma takiej wagi ważnej dla państwa polskiego. Jestem ciekawy, jak to będzie się miało na gruncie prawa karnego, bo tutaj chcę wypróbować jedną rzecz, o której wszyscy wiedzą, jeżeli chodzi o sądownictwo, że dzisiaj wygląda sytuacja tak. Sędzia popełni przestępstwo, nawet w przypadku telefonii, poświadczy nieprawdę, jak my go oskarżymy, to on idzie do prokuratury z oskarżenia prywatnego i prokurator nas ściga. Tak jest pana przypadku. Tak, prokurator nie weryfikuje, czy wstrzymano roboty, czy sędzia kłamał, czy nie. Wie, że kłamał. Ale co sędzia w takim razie, idzie sędzia, żeby pana, pana donieść, to co on na pana donosi, że co? Że ja go pomówiłem, nie? No bo to się nie weryfikuje tego. Że pan go pomówił i teraz tak, i teraz pan musi się z kolei bronić w tej rozprawie i pan się broni na przykład? Tak. No ma pan już taką rozprawę z tym sędzią? Teraz będzie rozprawa, będzie niedługo w Szczecinie. To będzie pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie? To jest bardzo ważne, będzie pan, bo pan ma mnóstwo informacji, a my w tym potoku szybkości powinniśmy zatrzymać na chwilkę ze względu na wagę tego wszystkiego, co pan mówi, bo przykładowo, skoro już mamy taką sytuację, że pana sędzia pozwał o zniesławienie, a pan ma dowody na to, że sędzia skłamał w dokumentach, to pytanie, kiedy w najbliższym czasie jest rozprawa i czy my możemy zawiadomić naszą opinię społeczną, widzów NTV, wszystkich wszędzie wokół, żeby przyszli na przykład na rozprawę i żeby byli przy panu, media niezależne, no wszelkie media, ale tylko przyjdą niezależne, bo tamte nie przyjdą, żebyśmy mieli, wie pan, o co chodzi. Ja wiem, tylko że ja nie chcę, wie pan co, ja nie chcę w tym momencie, bo ja lubię wyzwania. Ja nie chcę sędziego, który będzie chciał mnie może próbować skazać, bo już to przerabiałem. Powiem panu. Miał pan w Szczecinie takie sprawy? Tak, to dobre, to mówimy o wcześniejszej sprawie, do tej za chwilę wrócimy. No, na miałem, przykład inna wcześniejsza sprawa. Na wcześniejszą sprawę powiem wam tak, że testowałem, bo ja lubię testować polski system prawny. Miałem kiedyś tak, że z 234 kodeksu karnego oskarżył mnie sędzia z rzodu, że go fałszywie oskarżyłem. W jakich sprawach to było? W sprawach telefonii. Cały czas telefonii. Tak, telefonii. Dobrze. Jeszcze między tego ciągali mnie po badaniach psychiatrycznych. O, proszę, to stary chwyt.
Tak, sprawa wylądowała w sądzie okręgowym. Sąd okręgowy nie zostawił suchej nitki na biegłym psychiatrze z Rybnika. Badał pana ten psychiatra? Tak, ja mam tyle opinii, że jestem, wie pan co. Bo tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy zawsze, to powiem na antenie, bo jest widzów trochę. Jeżeli mamy problem z prokuraturą, będziemy wiedzieć, że ktoś nas ściga i będą nas próbowali umoczyć w sprawie psychiatrycznej, zawsze zróbmy jedną rzecz. Tak. Idźmy do lekarza, zróbmy sobie badanie pełne z testami psychologicznymi, i lekarz nam, psychiatra, wystawi zaświadczenie zgodne z prawdą. Jak mamy takie zaświadczenie, że jesteśmy zdrowi, to nawet jak będzie jakiś ustawiony psychiatra, on się nie odważy podważyć kolegę, który wydał opinię. Bardzo ważna porada. Ja już to sprawdziłem w praktyce, dlatego w tej sprawie była tak, że po tych badaniach, jak się im nie udało, bo przeszedłem, sprawa trafiła do sądu w Jastrzębiu i tam zrobiłem sobie tutaj, za przeproszeniem, jaja sędziów. Sędzina prowadząca nie wiedziała o tym, że doskonale znam prawo, więc udawałem, że go nie znam. Mhm. Próbowała mi pytania uchylać do sędziego, nie mogłem się go zapytać, nie, więc złożyłem wniosek o jej wyłączenie. A na jakiej podstawie pan złożył wniosek o jej wyłączenie? No, że uniemożliwia mi obronę, wiedziałem, że i tak nie przejdzie, bo to była pozaustawowa przesłanka, odroczyła sprawę. Koledzy rozpatrzyli go negatywnie, zgodnie z przewidywaniami. Wziąłem sobie w międzyczasie protokół rozprawy i pokazałem mi, jak rutyna zabijanie. Zaczęła się druga sprawa, ona zaczyna, czy są jakieś przeszkody. Ja mówię, Wysoki Sądzie, mam protokół z rozprawy. Sprawa trwała 35 minut, a żeby odczytać moje te zeznania, które w protokole pisze, że czytano, a nie odczytano, to by przynajmniej musiało to trwać godzinę. Czy tam było szkłamstwo zawarte? Tak, bo ten protokół jest, poświadczono w nim nieprawdę. Pani sędzina wpadła w taką konsternację, że nagle stała się moją koleżanką. Prokurator się w ogóle nie liczy, umorzyła to postępowanie i twierdziła, że tu nerwy, sędzia też, pan nerwowy temat trudny, i tak to zakończyła, nie? Bo miałem kiedyś też taki... Czyli te chwileczkę, bo pan ma to wszystko w głowie, jak wręcz karabin maszynowy, pan strzela faktami i paragrafami i ustępami. Daj Boże, takiego prawnika w Polsce stakowiedzy jak pan, może pan nie jest prawnikiem, a jest pan, no ma pan takie zdolności niesamowite jak sawant, ma pan genialną pamięć, całe szczęście, że jest pan po naszej stronie, po swojej stronie. Chcę na chwileczkę złapać ten moment, bo oto mamy do czynienia z wielą ilością łamania prawa przez sędziów w tej sytuacji. To był ewidentny przykład, jak mógł sędzia czy sędzina tak to... Ale to nie tylko, wie pan co, później było tak, że go koleżanka broniła. Dalej. Ale go czy ją, bo teraz by... Sędziego broniła później sędzina. Dobra. Z nią też jest sprawa w toku. I to dotyczy dalej tego Szczecina. Mhm. A zarzuty, tak jak mówiłem, są, pierwszy jest, że sędzia odmówił zastosowania się do porządku prawnego w Polsce. To jest pana zarzut? No on zrobił, on nie, wie pan co. Żeby pan nam to tak tłumaczył. To wygląda powoli, tak, dobra? Zgodnie z polskim prawem, prokurator wydał swoje postanowienie pargo licho. Zgodnie z polskim prawem sąd rejonowy ma obowiązek rozpoznać zarzuty zażalenia. Mhm. Zarzut zażalenia był bardzo prosty, że doszło do naruszenia artykułu 51 ust. 1 punkt 2 w związku z artykułem 51 ust. 3 punkt 2. Urzędnik odmówi podporządkowania się woli ustawodawcy, czyli narodu. Sędzia w ogóle nawet się do tego nie odniósł, nie? Nie wiem, czy udawał głupiego. Ale to pan zgłosił tego, tak, typu informację. Bo to już była czysta sytuacja. To pan pokazał, że urzędnik złamał prawo. Tak. Dobrze. Było orzecznictwo, by wyrok. No i zgodnie z wyrokami również Sądu Najwyższego, sąd ma obowiązek się do tego odnieść, bo to jest związane z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji, która obliguje nas, daje nam prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy. No, tego nie rozpoznał. Napisał, że roboty wstrzymano w postanowieniu, który nigdy nie wstrzymał, bo stacja była wybudowana, użytkowana, nadzór dopiero czy się... Kolejne kłamstwo w dokumencie służby przez... Tak, w postanowieniu. No i trzecią rzecz napisał, że nie naruszono interesu publicznego, a postępowanie środowiskowe jeszcze jest w toku, nie? No czyli uznał faktycznie, że zdrowie i życie to jest błahe, nie? To nie jest interes publiczny, nie wiem. Na jakiej podstawie mógł tak napisać, skoro to było w postępowaniu, było w trakcie? On gorzej niż Jasnowic, nie? Jego koleżanka to samo broni. I teraz tak, pan ich wypunktował. Tak, no i okazuje się, że próbują zasadę, bo oskarżenie z artykułu 212 paragraf 1 to jest oskarżenie, trzeba samemu złożyć zawiadomienie do sądu, prywatny akt oskarżenia, wpłaci 300 zł. To dotyczy obywatela. Jeżeli sędzia to składa, to prokurator nie weryfikuje, czy on mówi prawdę, czy nie, zaraz obejmuje to swoim postanowieniem i postawił mi zarzuty, nic nie uzasadnił. Czy gdzieś zesłałem, na czym polega zniesławienie, czy zarzut poświadczenia nieprawdy, czy jest nieprawdziwy. Prokurator uznał, że musi bronić sędziego, jeszcze prokurator z tego samego regionu, nie? I teraz sędzie... zapoznając się w ogóle z treścią sytuacji. W ogóle.
To ma dwa. I teraz tak, i prokurator, do jakiego sądu prokurator wniósł sprawę przeciwko panu z powództwa sędziego, rozumiem? No tak? I teraz jest w sądzie tego. Jaki to jest? W trzecim prawobrzeże. W trzecim prawobrzeże, tak. No. Była już rozprawa, czy nie, będzie? Nie, dopiero będzie. Dopiero będzie cała zabawa, nie? Zaraz, to niech pan nie odmawia generalnie nam, jako obywatelom, przybywania na te rozprawy, w których pan uczestniczy. Sprawa ma być chyba o 18 o godzinie 11. 18 lutego. Tak. Godzina? 11. I to adres musimy znaleźć. To jest sąd, pan powiedział, Szczecin. Czy będzie Szczecin Prawoobrzeże. No to nawet nie wiem, czy jak ktoś wejdzie na mojego Facebooka, to zawiadomienie wstawię. Bardzo, bardzo prosimy, no, bo to jest szansa na to, żeby wreszcie zacząć stwarzać tamę przeciwko totalnemu bezprawiu, do jakiego de facto dopuszczają się ludzie, którzy za to prawo odpowiadają, więc sędziowie, prokuratorzy. Oni są od tego, żeby pilnować ducha litery prawa, a nie żeby nagminnie je łamać, bo pan cały czas pokazuje, że no jest łamane prawo. Wie pan, co ja teraz niedawno... A oni już mają czelność pana skarżyć, tak? Wie pan, co ja w budowlance teraz złożyłem dwa zawiadomienia o popełnienie przestępstwa przez Naczelny Sąd Administracyjny. W pierwszej sprawie nie dość, że poświadczono nieprawdę, odmówiono podporządkowania się przepisom, gdzie ustawodawca powiedział, jest termin, upływa termin, koniec. A sędziowie sobie nadinterpretowali, że to nie jest koniec. I druga rzecz, niech sobie pan wyobrazi, że sędzia Naczelnego Sądu powołał paragraf 12 ust. 2 rozporządzenia, który mówi, że można sytuować budynek na granicy, jeżeli spełnia to, o którym mowa w ust. 1 punkt 2, czyli bez okien, nie może pan. Jeżeli to wynika z planu lub z decyzji o warunkach zabudowy. Ale to, że to dotyczy wyjątku tego bez okien, tego już nie dodał, nie wyciął to, wycięli to po prostu z przepisu. A drugi przypadek tego samego sędziego pobył, co jest jeszcze bardziej szokujące, stosowali przepisy ustawy z 1974 roku prawo budowlane, które w 1994 wygasili. Czyli już on nie obowiązuje tam to nie, prawo? Oni stosowali... A oni się na nie powołują? Tak. No to jest jakiś absurd. Stosowali przepis ustawy, który ustawodawca wygasił. Znaczy, to już nie ma, która nie obowiązuje. No nie, bo tam był tylko... Ale przecież to jest w ogóle, no to jest szkolna sprawa. No ale to... tam, bo tam był jeden wyjątek, że przepisy starej ustawy stosuje się przy typowej samowoli budowlanej. Kiedy obiekt by powstał w 80 roku, tak jak trzecim, i nie miałby pozwolenia. Ale ten obiekt miał pozwolenie, więc nie stosuje się. Więc nie stosował się, ale taki kruczek został. No, i najlepsze było to, wie pan, co jest absurdalne tak w Naczelnym Sądzie, że była poruszana i w skardze kasacyjnej, który przepis nawet z tej ustawy z 74 roku stosowały organy oraz WSA w Bydgoszczy. Wie pan, nie ma odpowiedzi w wyroku. Przetestowania Ogiasza. No, jest wyrok na podstawie całej ustawy. No, aby ktoś to tak powiedział sędziemu, to sędzia by go wyśmiał, by powiedział, panie, idź się nałóż pan prawa, przepisy muszą być konkretne, stosowane. Nie? I mamy, to nie jest jedyny przykład, tak samo właśnie wracając tu później. Dobrze, dobrze, żeby te sprawy, które pan ma, uporządkować, żebyśmy mieli w głowie chociaż troszkę takiego jakby ogarnięcia pana aktywności. Na razie zrozumiałem, że są dwie rozprawy przeciwko panu. Tak. Dwie różne sprawy od dwóch różnych sędziów, którzy skarżą pana o zniesławienie. To się odbywa w dwóch różnych miejscach? Tak, na razie jest w jednym, jeden akt oskarżenia wpłynął do sądu, bo tu chcę wrócić do jednej rzeczy, chcę jedną rzecz udowodnić, szczególnie ministrowi Ziobrze, że są zmiany, mówi się dużo o zmianach w przepisach, nie? Mówi się dużo o skargach nadzwyczajnych, nie? Tak, jak tak. To jest dobrze, ostatnio na 1550 ileś wniosków skargi nadzwyczajnej prokurator generalny zrobił bodajże 5, a rzecznik praw 3, to jest pic na wodę, jak mamy układy, chody, to możemy na to zasługiwać, więc to jest martwe, ale chcę im udowodnić jedną rzecz. Co zrobić teoretycznie, tak w tym przypadku? Mamy przepisy, mamy rację, a sędzia Sądu Rejonowego, Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu, które kończą ignoruje to, łamie. Ignoruje fakty. Powiem na przykład, mamy zabrali komuś emeryturę, na przykład tak to było z UBK-ami czy z służbami bezpieczeństwa. No i wszyscy zmniejszają emeryturę, zmniejszają, przechodzi dwie instancje, trafi sprawa do Sądu Najwyższego. A Sąd Najwyższy powie, no oni kiedyś mieli, oni są poszkodowani, Sąd Najwyższy uznaje, że jednak to prawo jest sprzeczne z konstytucją i skasuje wszystkie te decyzje. I co wtedy? Czyli wbrew ustawie powołują się tylko na konstytucję bezpośrednio. No dlatego ja mam parę wyroków, można powiedzieć takich, które są pozbawione podstawy prawne. Jasne, wie pan, tego jest tak dużo, bo ta stancja Augiasza jest potężna, ale teraz, żeby się czegoś uczepić, żeby mieć też takiego sojusznika jak pan, który to prawo, widzę, sypie nam paragrafy z głowy, nie musi do niczego zaglądać, co jest ewenementem. Podejrzewam, że niewielu tych sędziów tak potrafi, prawników, czy różnych adwokatów, czy prokuratorów, to jest wielka rzecz.
Ale teraz tak, czyli ma pan, żeby to domknąć troszkę, dwie na razie sprawy ze strony, że pana oskarżają, Tak. tak? Trzeciej nie ma na razie, na Nie, szczęście. nie. Dobra. I będą te rozprawy. Pan ma, no ja wiem, że nie będzie pan teraz się odsłaniał swoją taktyką przed atakującymi pana sędziami, ale rozumiem, że pan się będzie bronił. Oczywiście, wie pan co, ja zgodnie z przepisami w artykule 213, paragrafie drugim, są przepisy, gdzie nie popełnia się przestępstwa ten, kto ma rację i działa w interesie publicznym. To nie są sprawy, które mnie dotyczą. To są, wie pan co, to jest na zasadzie prokurator, jego inteligencja. Pisma, które były wysłane do sądu, przyjął, że to są moje prywatne pisma organizacji. A jego pismo jest prokuratury. Czyli jak on podpisuje to jako prokurator, ja podpisuję jako ja, nie prezes stowarzyszenia. A pan podpisuje jako prezes stowarzyszenia? Tak, on w ogóle tego nie bada, bo on nie rozumie, nie? On te osoby fizyczne od prawne. No ale to wie pan, też prokurator musi takie rzeczy wiedzieć. Gdzie wstawia, wie pan co mi, że ktoś się z tym zapoznał, nie sprawdza, czy ktoś to dostał. Wie pan co, wystarczy im złożyć zawiadomienie, napisać parę osób do wiadomości, nie wysłać tym osobom, oni tego nie weryfikują. Aha, tylko wystarczy napisać do wiadomości, tak. Ale nie wysłać nikomu. Nie, i postawią pan, że wysłał pan do premiera, a czy wysłał pan, to on nie wie, nie? No bo skąd to miał wiedzieć, jak policjant prowadził za niego, on później napisał uzasadnienie aktu oskarżenia, napisał to, co napisał, nie? Tylko napisał, nie uzasadnił nic. Gdyby to takie coś wchodziło w sądy administracyjne, to sędzia sądu administracyjnego na dzień dobry by mu to skasował. Teraz tak, jeżeli byłaby zmowa jest typowa dla tych instytucji, między mówię o prokuratorach, o sędziach, o policjantach, proszę mi powiedzieć, jeżeli pan teraz tą sprawę przegra, przykładowo, bo oni są zdolni do wszystkiego, dla nich prawo to jest, wie pan, to jest rzecz. Zapewne grzywnę tak zapłacę. Aha, no ale bo zaraz, no ale przecież to pan niesprawiedliwie pana ukarają. No przecież dlatego będzie potem sąd wyższy. Pan się instancji. Będzie do wyższej instancji kierował. Dokładnie, aż do końca. Dokąd pan może dojść w tych wszystkich? Do Sądu Najwyższego. Mam A. też, wie pan co, później zaprzyjaźnionych posłów, bo powiem panu, kiedyś był taki przykład w Rybniku. Oskarża mnie zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Chodziło o przepisy, kto ma rację. Bo powiedziałem, że musiałem użyć słów obraźliwych, ale powiedziałem, że przeprosiłem za to, że to była jedyna rzecz, żeby go sprowokować. I sobie pan wyobrazi, że młoda sędzina miała rozstrzygnąć, czy zarzut jego, że nie zna prawa, niekompetentny jest, czy jest prawdziwy, czy nie. I jest w Polsce tak, że od czerwca 2002 roku obowiązuje konwencja z Orchus. Skąd? Z Orchus. To jest konwencja, która dotyczy ochrony środowiska, która nakłada obowiązek udziału społeczeństwa w tym procesie decyzyjnym, szczególnie do stacji, które były wybudowane w latach 2002 do 2007. Później są te wątpliwości. I sobie pan wyobrazi, że ona załapała, nie? I ona się pytała zastępcy wojewódzkiego, co by pan zrobił, gdyby inna ustawa mówiła, że to wymaga pozwolenia na budowę. On tylko prawo budowlane. Pyta się go, a co by pan zrobił, gdy międzynarodowa konwencja mówi, że to musi mieć musi być udział społeczeństwa, pozwolenie na budowę. On tylko prawo budowlane. Ona nie zostawiła na nim suchej nitki, nie? Napisała, że urzędnik nie zna procedur w Polsce. No, a to już był pracownik przed emeryturą i gdybyśmy dzisiaj przyjęli pracę nadzorów budowlanych w Polsce, to jest po prostu koszmar. Oni, dlatego operatorzy tak manipulują, bo oni podstaw prawa budowlanego nie znają. Oni dzielą inwestycje na części. Dlatego operatorzy, tak jak powiem teraz już na konkretnym przykładzie, w Opolu, nie, też sobie mieli, miał inwestor, spółka P4 miała pozwolenie na budowę, miała decyzję lokalizacyjną dla małych mocy. Zwiększyła moce kilka razy, dołożyła anten. Powiatowy oczywiście uznał, że wszystko jest zgodne z prawem, czyli inwestycja jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tylko nie wiadomo z czym, bo decyzja lokalizacyjna była dla czegoś innego. Wojewódzki podzielił moje w istocie racje stowarzyszenia, że to jest rozbudowa. Sąd Opolu poszedł na rękę inwestorów, że mogli to robić na zgłoszenie, a Naczelny Sąd Administracyjny 19 stycznia 2018 roku mówi nie. I to był sędzia Wojciechowski z Łodzi delegowany, mówi nie. To jest rozbudowa. Nie może być tak, że oni se dokładają i nic nie muszą mieć, że polskie prawo mówi, że po wybudowaniu już jest typowa samowola. Czyli tak wracamy do początku tej właśnie pana wypowiedzi, bo żeśmy sobie już tylko na chwilę tą dygresję zrobili, że pan za to, że pan wyciąga oszustwa i kłamstwa i przestępstwa robione w ramach sądowych postępowań pana oskarżają i wiemy, że pan się broni, jesteśmy z panem, to teraz zadam takie pytanie już no, takie całościowe. Jak pan sądzi,
Jeśli chodzi o pozwolenia budowlane na dziesiątki tysięcy, rozumiem, stacji bazowych, które w Polsce stoją. Tak. Na przestrzeni lat już, no, licząc od tego roku, te stacje są budowane. No, to już od pierwszych, 94. Rozumiem, czyli to jest ileś tam lat. Zostało zbudowanych dziesiątki tysięcy tych stacji. Różne firmy je budują, stawiają, bo to różne są operatorzy. I jak pan sądzi, czy dałoby się jakoś, czy jaka część z tych, powiedzmy, inwestycji jakby, no, jest zgodna z prawem, albo czy prawo budowlane jest tu często łamane, czy też rzadko łamane? Wie pan co, przypuszczam, że liczba nielegalnych stacji w świetle przepisów na razie obowiązujących zbliża się do 100%. Wie pan, to szokująco brzmi. To muszę pana zapytać, jak będzie pan definiował słowo nielegalne instalacje? Zgodnie z przepisami mamy, tak, mamy dwie rzeczy w przypadku stacji bazowej, jak się ją wybuduje. Mamy, jeżeli zwiększymy tylko moc, to jest przebudowa, bo tak mówi też artykuł 3.7a ustawy prawo budowlane. My tak mamy w Sobocie, mówią tutaj o przebudowie. A jeżeli dokładamy nowe elementy i zwiększamy moc, to już jest rozbudowa. Mhm. A to i to jest sankcjonowane w artykule 90 ustawy prawo budowlane, który nazywa wybudowanie bez pozwolenia przestępstwem. Mhm. I już mamy tu, teraz dochodzimy na przykład do tych wolno stojących stacji, których też jest kilka tysięcy, że inwestorom, gdyby państwo działało, groziłaby, nawet jakby przeszli procedurę, opłata legalizacyjna, która wynosi 375 tysięcy. Od każdej? Tak. Spora suma. Tak, no i jeszcze i druga kara im grozi, powinno to być około 125 tysięcy za nielegalne użytkowanie stacji. Mhm. I dlatego teraz w zmianach przepisów prawa, które są przygotowywane, na szczęście jeszcze nie są obowiązujące, operatorzy dotarli do pracowników Ministerstwa Cyfryzacji, żeby stwierdzili im, że polskie prawo dopuszcza takie obejścia przepisów prawa. Jak to nazwał Naczelny Sąd 20 stycznia 2017 roku, sędzia Andrzej Giniecki, że to nie jest procedura, to jest proceder obejścia przepisów prawa, dzielić na kawałki. Bo tak oni dokładają anten, oni liczą, że to nie wymaga, kiedyś może powiem jeszcze na innym przykładzie, w Łódzkim robili tak, że budowali stacje bazowe bez anten. A potem mówili, że anteny osobno na zgłoszenie, przekonałem sędziów, że to jest proceder obejścia przepisów prawa, że to jest niedopuszczalne, bo polskie prawo nie dopuszcza. Polskie prawo przewiduje możliwość wybudowania kilku obiektów na przykład na części, ale każdy z tych obiektów musi funkcjonować samodzielnie. Obiektów, ale nie dopuszcza podziału jednego inwestycyjnego na części. A oni myśleli, że są genialni, nie? Że jak ja tak miałem sprawę, jak z przyczyny, która zakończyła się, chodziło o opłatę legalizacyjną 375 tysięcy, że wojewódzki inspektor w Katowicach uznał, że jednak inwestor nie musi, bo to mógł zrobić sobie bez sąd, podzielił moje racje i spółka Tropol Comtel przegrała 11 października 2018 roku w sądzie. Bo Naczelny Sąd potwierdził, że to jest rozbudowa. Bo sędziowie zauważyli jedną rzecz, że jest niemożliwe, żeby ustawodawca dopuścił legalne przekręty, czyli omijanie wszystkich procedur poprzez zaniżanie mocy, a potem robienie co się chce. I dlatego w tej nowelizacji próbuje się w jakiś sposób zatuszować, choć wiedzą, że prawo nie działa wstecz, zrobią tylko chaos prawny. I druga rzecz jest problemem dzisiaj dokumentacja. Inwestorzy przedkładają kwalifikacje przedsięwzięcia. Dokumenty, które robią osoby rzekomo z uprawnieniami, to są buble typowe. Ci autorzy kwalifikacji podstawowych pojęć fizycznych nie znają, nie? Ale mają jakieś papiery na to, że mogą... Papiery mają, ale im się nawet udaje rozdzielić, można powiedzieć, moce, tak jak na stronie Prawo do Życia. Myślałem, że główny inspektor pójdzie do sądu, pan Norbert Książek, czy tam jest pani dyrektor Piłat, którzy stwierdziły, że anten się nie da na sektorze sumować, nie? Czyli teoretycznie stwierdziły, że jak pan, w istocie palą się panu trzy żarówki w pokoju obok siebie, że jak pan dwie zgasi, to dalej światło takie jak z trzech, nie? Ja napisałem, że to jest noblista, powinien być Książek, nie? Atakuje premiera, a on na razie wszyscy udają po prostu głupiego, licząc, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jakiś sposób im to podzieli, choć większość sędziów jest już w opozycji, większość sędziów wie, co to jest kumulacja, nie? Wie pan co, teraz tak, ponieważ ten cały chaos prawny, który jest świadomie stwarzany w tym kraju, jest po to, żeby ludzie się kompletnie tym zgubili. Tylko ci tacy dociekliwi jak pan, z taką pamięcią i zdolnością do interpretacji prawa i logicznego kojarzenia różnych przepisów, jest, no, nie jest pan jedynym, bo takich też jest po
troszeczkę może spotkamy, ale no dla mnie z panem Venementem i takim pozytywnym. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy tym, żebyśmy zobaczyli, jak my tu możemy się bronić teraz, bo skoro oni teraz idą jak czołg, zrobili w rządzie już przygotowania zmian przepisów pod 5G, więc jeszcze przez Sejm to przez tą maszynkę do głosowania przepuszczą i rozjadą nas oczywiście w konsekwencji, bo co daje 5G, to pan za chwileczkę jeszcze powie, co może dać 5G. Zapytam tak, czy jest jakaś podstawa prawna, cokolwiek by nie uchwalili w tym Sejmie teraz, żeby w razie czego, bo musimy szukać narzędzi prawnych, żeby się bronić, a nie zawsze je mamy, żeby skarżyć, żeby pozywać jako obywatele, jak stowarzyszenia poszczególnych operatorów za to, że przynajmniej do tego czasu, kiedy ta nowa ustawa nie wejdzie, oby nie weszła, ale gdyby nawet weszła, to i tak oni złamali prawo. Bo jak nie możemy tutaj się obronić, to będziemy się bronić w ten sposób, że będziemy cały czas pokazywać, że na masową skalę mali prawo. Czy tu mamy ścieżkę? Czy będziemy mieli ścieżkę? Wie pan co, tu jest problem, bo ścieżkę już mam dawno, bo oni już te zmiany próbują robić. Wie pan co, to jest, dzisiaj to wygląda tak, co mogę powiedzieć wszystkim poprzez lata. Telefonia komórkowa od roku 2000 począwszy, 5, walczy ze mną. Ja walczę z nimi we wszystkich sądach administracyjnych w Polsce. Słowo we wszystkich, co to znaczy we wszystkich? 16 sądów administracyjnych. Brawo, panie Zbyszku, chwileczkę, zatrzymajmy. Czyli 17 razy. Słuchajcie, poczekajcie, żeby zatrzymuję specjalnie, żeby docenić wagę tego, co słyszymy. Oto jeden człowiek, razem oczywiście ze członkami stowarzyszenia, bo tam pan zawsze występuje w imieniu stowarzyszenia, ale pan jest tym liderem, prowadzi spór prawny w sądach administracyjnych wszystkich województw. Wszystkie, 16 plus naczelne, czyli 17 sądów. Plus 16 plus 17 naczelne, tak. Sąd administracyjny. I wszędzie pan prowadzi spory prawne, oczywiście w trybie tym, to są administracyjne sądy. Tak, mam sprawę właśnie. Ale słuchajcie, to jest w ogóle coś niebywałe. Budowlanka, wie pan co, i mogę powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj praktycznie wszystkie sądy orzekają po mojej linii, nie po linii operatorów. Czy jeszcze możemy spodziewać się w sądzie pewnej jakiejś uczciwości, jakiegoś aspektu do prawa, to jest stworzone? Mówi pan, że są pozytywne przykłady? Wie pan co, dziwo... No to szapobarze, coś takiego ma jeszcze miejsce w tym kraju. Wie pan co, dziwo, sądy administracyjne, trzeba przyznać, że większość sędziów jest bardzo fajnych, tylko jest problem z logiką. Jeżeli sędzia myśli logicznie, tak jak ja mam, bo praktycznie powinni mnie wszyscy sędziowie znać, orzekający, jeżeli z logiką, to ja jestem w stanie im wytłumaczyć, bo oni się pytają. Na przykład Norbert Książek powie, że to się nie sumuje, a sędzia powie, a czemu się to sumuje? A powiem sędziemu jeszcze, jak sędzia ma wątpliwości, sędzia spróbuje znaleźć rysunek, czy gdzieś to rozrysowali sędziemu. Sędzia nie ma wiedzy fizycznej. Nie ma takiego obowiązku, tak, oczywiście. Musi. A sędzia mówi, no faktycznie. Tak, ostatnio powiem panu przykład. Wygrałem sprawę 8 października 2018 roku, a tam dotyczył poglądu, który jest bardzo ważny, ale który jest, operator pomija, są to odbicia. Bo fala się odbija, nie? Od budynku, od tak, od ściany. Budynków, od ziemi, lud, jak tak. Jest, to jest różna rzecz. I w Naczelnym Sądzie, przedstawiając ten pogląd, był sędzia delegowany Świstak z Poznania, zrozumiał to i zrobił jedną rzecz, że jest podniesiony zarzut odbić, ale sąd pierwszej instancji w ogóle się do tego nie odniósł. Bo sędziowie, tak miałem kiedyś w Gliwicach, na przykład sprawę kumulacji, sędziowie kompletnie nie mieli pojęcia, o co chodzi, to sędzia powiedział mi jedną rzecz. Panie prezesie, pan nam podnosi zarzut kumulacji, my nie wiemy, o co chodzi, ale ponieważ w dokumentacji nam nie wyjaśniono i nie pokazano, że tego się nie da sumować, to my nie możemy powiedzieć, że pan nie ma racji. I uchylali to, każąc operatorom to zrobić. I teraz sobie pan wyobrazi, że po ich stronie prawnicy, kancelarie najlepsze prawne, mieli Ćwiąkalskich i innych, ludzie, którzy robią to, można powiedzieć, inżynierowie, biegli i wszyscy przegrali ze mną, nie? Ja mam wykształcenie zawodowe i to jest pech operatorów, że sprawy techniczne znam z pracy i z pracy nabyłem się jednej rzeczy, że niż operatorzy przedstawią ich adwokaci to w sądach, to ja dokładnie wiem, na jakiej oni są drodze. Dlatego dzisiaj już większość tych adwokatów nie przychodzi na sprawy, choć im za to płacą. Nie wiem, jak się z tego tłumaczą, no bo ostatnio jak byłem w Łodzi, sprawy bardzo ważne, budowy, przebudowy, kwalifikacji, żaden adwokat ze spółki P4 się nie pojawił, nie? Kiedyś byli bardzo mądrzy, nie? Tylko jak zaczęli przegrywać z tym, że próbowali sędziów mówić, że rzeczywiście mogą robić wszystko, co chcą, po prostu biją głową w mur, a tu trzeba powiedzieć, że później są takie bardzo ładne akcenty, jeżeli chodzi ze strony sędziów, nie? Tak na przykład jak ja przychodzę, jak ostatnio byłem w Olsztynie, nie? Wchodzę, nie będę wymieniał sędziego. Bez nikogo się zaszkodzić. Tak, no i my witamy pana prezesa, nie? Sędziowie wiedzą, znają już, przeciwnik się nie liczy. I ostatnio mi się podobało jedna rzecz, która też była w Olsztynie.
sędzina, która mówi do przedstawiciela operatora, a czemu wyście nie uzupełnili dokumentacji? Czemu się tego nie chcieli podać? Czemu wy uciekacie od procedury środowiskowej? Czemu nie chcecie tym ludziom udowodnić, że to jest bezpieczne? Dlatego mu skargę oddaliła, bo on chciał przekonywać, że oni robiąc te matactwa i przekręty, że mogą, można powiedzieć, że mogą, że wszyscy będą ich słuchać, tak samo jak w Radomsku wyszło. Nie? O tym Radomsku niech pan dwa zdania wypowie, bo tam doszło do masowych, no nie wiem, jakichś problemów zdrowotnych, tak? Proszę powiedzieć, co za historia? No wie pan co, no, historia jest była... blok, jest Radomsko, miasto, dwie stacje przyjęte na zgłoszenie. Jedną przyjął starosta, drugi kazał przyjąć wojewoda. Na zwykłe zgłoszenie. Tak, mieszkańcy się do mnie zwrócili, był problem z wojewódzkim inspektorem w Łodzi, z PINB-em i z sądem w Łodzi. Wszystkie trzy skargi kasacyjne, które sam projekty sporządzałem, adwokat podpisywał, zostały wygrane w sądzie, choć nie był taki fajny skład. I sędzia w jednym wyroku 20 stycznia 2017 roku uznał, że to był proceder obejścia prawa dla T-Mobile. 29 września 2017 roku stwierdził, że termin upłynął, koniec, nakaz rozbiórki. Stacje są rozebrane. W międzyczasie się okazało, że inwestor deklarował, że pochylenie anten będzie wynosić 2 stopnie, a było 8. Przy 8 pole było ponadnormatywne w blokach. I autor jeszcze raportu dla Orange'u przyznał się do tego. I prokurator wszczął śledztwo, zebrał dane praktycznie chorobowe całego bloku i zwracał się do wszystkich instytucji. Instytut w Łodzi stwierdził, nie mamy kompetentnej osoby. Wojskowy Instytut stwierdził, nie mamy kompetentnej osoby, nie ma kompetentnej osoby w Polsce, umorzył śledztwo. Czyli tak jak było w poprzednim rozmowie z panem, gdzieśmy rozpatrywali ten pana indywidualny przypadek, że nie można ocenić, że panu zaszkodziły te kilka lat pracy jako monter GSM, bardzo ciężkie powikłania zdrowotne, ponieważ nie ma w ogóle biegłego do takiej sprawy, to teraz cała grupa ludzi zamieszkująca jakiś tam blok czy dwa, tak, w Radomsku. No, blok był pierwszy. Blok, tak, która zgłosiła dokumentację medyczną własną, gdzie ewidentnie były bardzo poważne, rozumiem, jakieś dolegliwości zdrowotne. Jedne się powielały, nie? No tak, no bo rozumiem, to też z chęcią z to wejdziemy, to znaczy z chęcią byśmy tam pojechali, porozmawiali z tymi ludźmi, ale teraz tak, dokąd się udało dojść, bo teraz pana poproszono jako, no, absolutnie no, niezwykłego, można powiedzieć, fachowca i zdeterminowanego obrońcy zdrowia ludzi, żeby pan im pomógł, wszedł pan w to i teraz, dobrze, i jak to się kończy, co się udało? Udało się, że oni jedną z tych instalacji musieli zdemontować, bo była nielegalna? Obie, już nie ma ani jedna, ani druga. A obie były nielegalne? Tak. A co było w nim, jeżeli można użyć tego słowa nielegalnego, chociaż dokładnie do sedna w no tym nie, przypadku? Obie wymagały pozwolenia na budowę, wymagały... A były tylko na zgłoszenia. Tak, tylko że był problem, bo oni, pierwsze mieszkańcy w 2010 roku poszli do Łodzi. Zapadł niekorzystny wyrok dla nich, oni się nie odwołali. I trzeba było tą powagę rzeczy osądzonej obrócić, bo wyrok był głupi. A sędziowie, nie wiem czemu w tej sprawie w Łodzi, byli tak oporni, choć z drugiej strony w innych sprawach nie ma żadnego problemu z nimi. I musiałem wszystko wygrywać w Naczelnym Sądzie. I w Naczelnym Sądzie no, było to, że sędziowie rzeczywiście zainteresowali się, rzeczywiście szli po linii prawa. No bo oni nawet w tym przypadku, to nie było tylko na jednym budynku, bo wieża ciśnień, kable pociągnięte po wieży do urządzeń stojących na ziemi i oni wszystko twierdzili, że to jest na obiekcie chyba ziemskim. Tylko że trzeba było trafić do NSA, bo problemem w Polsce jest to, że żeby w tych sprawach sobie radzić, przy kwalifikacji, pozwoleniu na budowę, przebudowach, rozbudowach, to niestety trzeba, potrzebne są dwie rzeczy. Trzeba znać prawo lepiej od sędziów i trzeba mieć większą wiedzę techniczną od operatorów. To trzeba połączyć razem, inaczej się tego nie da wygrywać, bo trzeba być przygotowanym na pytania ze strony sędziów, trzeba praktycznie cały zakres znaleźć i trzeba konkretne skargi kasacyjne, jeżeli już jest taka potrzeba, trzeba konkretnie je składać tak, żeby można powiedzieć w sposób logiczny, żeby to było zrozumiałe. Nie? I to niestety większość ludzi, można powiedzieć, nie jest sobie, no zresztą... No trudno, proszę pana, żebyśmy takie rzeczy rozumieli, jak panu się to udaje, jest pan z tym, tych nielicznych ekspertów niezależnych, którzy tu są, działają, pomagają ludziom, ale teraz tak, żebyśmy jeszcze dokończyli ten moduł, czyli oni muszą rozebrać to, bo pan poprzez działania sądu administracyjnego, więc rozebrali, ale pozostały szkody zdrowotne tych ludzi, którzy dostarczyli tą dokumentację. Gdzie ta dokumentacja jest? Prokuratura powinna w tej sprawie wszcząć odpowiedź, śledztwo. I umorzyła go. I umorzyła, ponieważ nie było
ekspert, nie, ubiegłego. Nikt nie chce. Czyli na przykład, gdyby doszło w Polsce do tego, by 100 tysięcy ludzi zachorowało, albo a 10 tysięcy zmarło, w sposób ewidentny byłoby to powiązane z tym, że byli narażeni na jakąś mocną ekspozycję pola elektromagnetycznego, to w zasadzie nie ma najmniejszych szans, żeby kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności, ponieważ nie ma, powtórzę z poprzedniego odcinka, ani jednego biegłego, który by był raczył stwierdzić, czy był kompetentnie stwierdzić, że to, że te 100 tysięcy ludzi na przykład jest chorych, a 10 tysięcy zmarło, że to wynika z ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Dokładnie, dlatego... Że to jest po prostu horror i absurd do potęgi, bo na razie to pana można było potraktować, że to pan będzie wykończony i pan się nie dowie prawdy, dlaczego pan miał takie schorzenia. Teraz możemy powiedzieć, że to w zasadzie każdy w Polsce jest bezbronny. No wie pan, co powiem panu? Każdy jest bezbronny. Wie pan, co, że szykuje oskarżenie na sąd apelacyjny w Warszawie, który oddalił powództwo kobiecie tylko dlatego, że nie znalazł biegłego. Podważył francuskiego profesora, sędzia, trzech sędziów, będę się zwracał do prokuratury, czy rzeczywiście, czy sędziowie byli chorzy, czy mieli te wiadomości medyczne, ale to jeszcze jest nic. W wyroku, który będę publikował, sędzia, sprawozdawca, no ale sędziowie razem, Sądu Apelacyjnego w Warszawie stwierdzili, że objawy ze strony nadciśnienia, które występowały u kobiety 3 miesiące po powstaniu tej stacji, które miały naprzeciw, wydaje się, że nie mogły być spowodowane przez pole. Wydaje mu się. Będę się zwracał do prokuratury generalnej, czy to jest opinia medyczna, bo to jest, mamy do czynienia z sędzią z fenomenem, albo mamy do czynienia z przestępstwem. Bo jeżeli ktoś podważa francuskiego profesora i nie ma żadnych... profesorze Belpont, tak, którego mieliśmy okazję poznać 2 lata temu na specjalnej konferencji popularnaukowej w Krakowie, organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa, i te zresztą wywiady z profesorem są u nas w naszym archiwum TV, gdzie zerknijcie do tego, to jest ekspert klasy międzynarodowej, to może przy okazji niech pan powie to, na ile profesor Belpont i na ile jego badania, czy badania zespołów, w których on uczestniczy we Francji, co im się udało ustalić, bo na razie mamy przede wszystkim totalny bezwład, jeśli chodzi o naukową bazę, by cokolwiek ocenić, czy to szkodzi, czy też nie szkodzi. On przebadał 1200 osób, on te objawy, które potwierdza, jego opinia jest właśnie, on mówi o tych objawach, na stronie Prawo do Życia też jest zacytowane, to bezsenność, czyli melatonina, on te wykonywał badania nowotworowe, bo to jest onkolog, nie? On to próbuje, on ma 1200 ludzi przebada, on potwierdza tą barierę krew-mózg, dlaczego tak się dzieje. I próbował go też ktoś negować, bo mi ostatnio jeden z operatorów mówi, że ktoś to zanegował Belpont na zasadzie tego, że Belpont nie może mieć racji, ja nie mam badań, ale ja go podważam. No, bo to się odbywa, wie pan co. To jest rozwój intelektualny, rozwój w biały dzień. No, Inscript to, co jest piśmem... Ja go podważam, mimo że nie mam badań. No, tak? No a co robi Inscript? I proszę rozszyfrować tego Inscripta, bo pan wspomniał o tej fundacji. To jest taka fundacja, prawda? To jest, tak, międzynarodowa, rzekomo. Samozwańcza, komisja do spraw. Przepraszam. Tak. I na przykład. Stworzyli jacyś tam naukowcy, którzy mają jakiś dorobek, jeśli chodzi o badania. Nie, żadnych badań, wszystko negują, a powiem sobie. Ale negują na jakiej podstawie? No bo im się widzi, że jest inaczej. No wie pan co. Ale to brzmi jak groteska. No, no wie pan, co ja panu powiem, jak się. Przepraszam, ten śmiech przez łzy, proszę się. Międzynarodowa nie patrzeć teraz na mnie, że ja. Samozwańcza. Się śmieję. Widzi pan, w piśmie ministra cyfryzacji najlepsze mi się podoba z Inscriptu, cytują. Czyli ministerstwo, teraz tak, nasze Ministerstwo Cyfryzacji. Autorytet dla ministerstwa. Jest ta organizacja, o której rozmawiamy. Tak, no tak. Bo oni mówią dobrze dla operatorów. Tak, rozumiem. I w tym swoim piśmie minister cyfryzacji, pan Zagórski, mówi, cytują, to nie moja rodzina? Na podstawie badań epidemiologicznych na zwierzętach przyjmuje się, że wzrost ryzyka raka u dorosłych jest mało prawdopodobny w ciągu 10-15 lat pierwszego użycia telefonu. Piszą mało prawdopodobny w roku 2011. Nie, że go nie ma, tylko mało. No wiadomo, czy to choroba nowotworowa, to dla nich mała rzecz znacząca. I teraz sobie wyobraźmy, że są najnowsze publikacje. Pani polskie, profesor Bortkiewicz, tego nie widzi minister. Jasne. Minister tylko widzi te opinie. Te. Międzynarodowa komisja. Trzeba otworzyć międzynarodowe komisje. Zresztą minister... Ale czy pan starał się prześledzić, co ta międzynarodowa komisja w ogóle ma za dorobek? Co ona bierze do siebie, żeby minister cyfryzacji Polski uznawał ją za kompetentną? Nie, wie pan, co to wygląda? Dlaczego tak się dzieje? Ja rozumiem, że to się dzieje szachermacher pod spodem, ale no my musimy czasami pokazać jakieś zewnętrzne, wie pan. Wie pan co, bo linki. Wie pan co, w Polsce to się odbywa tak, że oni negują jakieś badania, mówiąc, że to jest nieprawdopodobne, nie mając żadnych badań, bo żeby
żeby cokolwiek zanegować, na przykład jeżeli chodzi o badania muszą być to badania epidemiologiczne de facto. Albo ktoś bada tak belopom, albo przeprowadza te badania. Epidemiologiczne to znaczy, że musi być pewna minimalna liczba powinna osób. Powinna być grupa 2000 osób, które... konkretne natężenie, czas tak. ekspozycji. Bo z metaanalizy właśnie to zrobiła na podstawie badań profesor Bortkiewicz. Mhm. To dotyczy 1000 osób, gdzie padała wpływ telefonu komórkowego i Wi-Fi. I ona doszła, że istnieje wzrost ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe głowy. Jest to, można powiedzieć, jeżeli czas ekspozycji jest powyżej 10 lat. Bo ci naukowcy twierdzili, że mamy tak zwaną godzinową wytrzymałość na pola elektromagnetyczne, tak jak to było u mnie. Że po tym czasie bariery nie ma ochronnej. I dlatego się na przykład jedni mówią, zastanawiają, czemu ta w Krakowie na Krowodeckich Zuchów, na przykład czemu jest zwiększona zachorowalność na choroby nowotworowe. Bo bariera siada odpornościowa, wtedy wiadomo, że komórki nowotworowe mają pole do popisu i tego nikt nie chce zbadać, bo jeżeli takie INSPIP nie przebadało, jaki wpływ ma pole na odporność, to co oni mogą mówić? To jest proste badanie. To jest proste, co pokazał profesor Johansson. Jeżeli by to przebadane, nie da się tego. Pierwsze trzeba udowodnić, że nasz mózg nie reaguje na pole. Jasne. Żeby teraz tak, doszliśmy do pewnego wniosku, zamykając ten moduł dotyczący prawa budowlanego i pan stwierdza, że w zasadzie większość tych wszystkich instalacji, które stoją dzisiaj w Polsce, mówimy o stacjach bazowych, działa na zasadach nielegalnych, ponieważ kiedy oni zgłaszają moce, powiedzmy, nadajnika, które jakieś tam się mieszczą, nazwijmy to parametrach czy normach uznanych, że potem oni je zmieniają na większe, nie informują o nadzoru budowlanego, tylko informują o tym inny zupełnie element administracji państwowej, czyli powiedzmy ochrony środowiska, ten Wydział Ochrony Środowiska i to jakby oba urzędy się nie widzą, bo to jest oczywiste, że się nie widzą i nie wie lewica, co robi prawica, więc ci uważają, że wszystko jest zgodnie z prawem, a zgodnie z prawem budowlanym nie jest, więc na tej podstawie moglibyśmy podważyć, jak pan powiedział, większość instalacji, które dzisiaj stoją w Polsce. Nie wiem, czy jest jakaś legalna. Nie wiem, czy jakaś legalna. I teraz tak, ponieważ to jest do rozbierania tego tematu na następny raz i na różne reportaże, ja na chwileczkę to jakby zamknę tym wnioskiem, a pan zaczął mówić o tych aspektach właśnie pomiarów, po części, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, to zadajmy teraz to pytanie, żeby jakby wejść w tą pana już narrację trwającą teraz, a mianowicie... Pan już w tamtym odcinku zasygnalizował, czy w zasadzie jest jakaś wielkość ekspozycji pól magnetycznych na człowieka, która by mogłaby, można było uznać za bezpieczną, czy jest jakieś miarodajne badanie gdziekolwiek na świecie, które mogłoby coś takiego dedykować, czy też nawet same ministerstwo ma świadomość, że takich badań nie ma i gdzieś mimowolnie, mówię mimowolnie, bo mogli to zrobić, się przyznało do tego. No, Komitet Naukowy Unii Europejskiej do spraw pojawiających się nowo rozpoznanych zagrożeń dla zdrowia SENIR pisze tak, no co już mówiłem wtedy, nie jest możliwe zdefiniowanie jakiejś konkretnej wartości gęstości moczy czy sar, które byłoby z całą pewnością bezpieczne lub szkodliwe, czyli nie wiedzą. Komitet Naukowy Unii Europejskiej, co by nie było, ja tam nie jestem ich zwolennikiem, ale koniec końców państwo polskie cały czas potwierdza, że jesteśmy w Unii, chcemy w nim być, nawet się dostosowuje do większości właściwie tych zaleceń, a tu nagle mamy jakąś opinię Komitetu Naukowego, Komisji Europejskiej i polski rząd, polskie Ministerstwo Cyfryzacji tego nie widzi? Oni to cytują, tylko tego nie rozumieją. Ale jeżeli to cytują, to znaczy, że chcą to wykorzystać dla swojego myślenia, które polega tym, skoro nie wiemy, czy działa negatywnie, to nie ma problemu, hulaj diabeł, tak powiem, gdzie popadnie, no bo to możemy w ogóle żadnych norm nie przyjmować, skoro nie wiemy. No, po co? Po co? Tak. Czy takie normy, ale normy są. Ja chcę usłyszeć od pana, czy ma sens w ogóle ustalanie takich norm. Jeżeli są takie dwie podstawowe parametry, my to szkoły podstawowej z fizyki pamiętamy, bo mówi się o natężeniu pola, często się mówi gęstość i wyrażamy to w watach, no to ile wat ma żarówka, tak? Mówimy jak sieci. I to jest na metr kwadratowy. I tutaj mamy taką dedykowaną cyfrę, jak dobrze pamiętam, 0,1 wata na dzisiaj jeszcze, na metr kwadratowy, a odpowiednikiem w voltach jest to 7 volt na metr, no to nawet bieżący. I mamy takie dwa parametry i teraz pytanie jest takie, czy te parametry mają jakiś sens i skąd one się wzięły i dlaczego są takie, a nie inne? No, ministerstwo odpisało wprost, że norma jest z lat 70. No, może gdzieś badali jakieś stacje nieistniejące, może nie w naszym wymiarze i nie wiedzą w ogóle, nie ma odnośnika, ta norma nie ma odnośnika, choć
Trzeba przyznać, że w tamtych czasach, w latach 70., polscy naukowcy, m.in. profesor Sedlak, profesor Mikołajczyk, byli szanowani, bo mówili o biologicznych aspektach oddziaływania pól. A o tych biologicznych aspektach się zapomniało. I to nie poszło w ogóle. To zaczęło się tak, że wprowadzili technologię. Normę później trochę ją zmieniono, ale dalej nie wiadomo, do czego się odnosi. Ona nie odnosi się do stacji bazowych, bo nie mogła być brana w latach. Bo ich nie było. Nie było, no ale no oni przyjmują, że nie wiem, co wzięli, może nie wiem, cofają się w czasie. Oni przyjmują tę zasadę, że dopóki nikt nie udowodnił, bo w Polsce nie ma jak udowodnić, że doznał uszczerbku, to kula i dusza. To tematu nie ma. A potem będzie inny. Czy możemy też tak powiedzieć, bo słyszałem tutaj od osób, które się tym zajmują, że ta norma, ta stara norma, ona w gruncie rzeczy bazuje na tak zwanym efekcie termicznym. Tak. I nawet jak ktoś tam pokazuje, jak to się badało, to chodziło o to, że się poddawało pewnej ekspozycji pól, powiedzmy mikrofal, worek wypełniony wodą, naszym płynem fizjologicznym. Jeżeli się podgrzał, powiedzmy o jeden stopień, to tam policzono, że no to jak się podgrzewa, to odtąd dotąd się może podgrzać o tyle, potem już będzie szkodliwy. Ale jak można porównywać podgrzewanie wody, płynu fizjologicznego pod wpływem oczywiście tego nadawania, prawda, ekspozycji tego mikrofal, bo macie mikrofalówkę w domu, jak macie, nie, ja nie mam na szczęście, nie chcę jej mieć i stosować, to tam dopiero można mikrofalami ugotować żywność czy w minutkę. Więc wiecie, co to są mikrofale w skali ekstremalnej, prawda? Tutaj w tym przypadku te mikrofale no nie są tak ekstremalne, ale da się podgrzać wodę czy płyn fizjologiczny, ale na tej podstawie decydować o tym dzisiaj, czy to ma wpływ na strukturę biologiczną, czy też nie ma, no to jest jakiś absurd, bo nie ma przecież tych właśnie aspektów biologicznych, o których rozmawiamy. No nie ma, dlatego wie pan, co dopuścił. Czyli wepchali nas w technologię, nie mając, mając zerową bazę, w sensie oficjalnym, zerową bazę naukową, żeby pchać nas w to. Wie pan, co kiedyś nas w sensie zerową, czyli nie zaakceptowali właściwie żadnego parametru, skądkolwiek by to wzięli, który miałby po prostu brać pod uwagę to, że promieniowanie mikrofalowe wpływa na strukturę biologiczną, ale wie pan, na układ nerwowy. Wie pan, ale to jaki jest ten przemysł, to sobie pan może wyobrazić, że kiedyś na spotkaniach z nimi, jak były jeszcze raporty, mówili, że stacje bazowe są bezpieczne, że telefon jest bardziej szkodliwy. Na pytanie, dlaczego nie dadzą instrukcji dla matek, to mówią, co ich to obchodzi. Dała matka telefon dziecku, niech ma. Ja teraz mam, co już panu wspomniałem, zastanawiam się poważnie nad złożeniem zawiadomienia, jeżeli chodzi o glejaka u siostry, bo ostrzegałem ją, bo glejaki po prostu rosną masowo. Tak, to i jest tu epidemia jest, glejaka. Tak, jest. No i w ogóle, i to jest potwierdzone w tym, niestety, co teraz zrobić, jeżeli to zawiadomienie pójdzie. Jestem ciekawy, kogo znajdą, nie? To będzie nawet dlatego, niech prokurator w Rybniku se poszuka biegłego. Ciekawe, który się odważy, w Polsce onkolog nie ma takiego, będą wszyscy uciekać, bo tu jest ta zasada, że to, co już wspomniałem, dla sędziów, sądów administracyjnych jest jedna prosta rzecz. Sędziowie się pytają, dopytują, czy są badania. Bo sędziów można opowiedzieć tym mądrzejszym, można głupot się nie wciśnie. Jeżeli ktoś powie, że jest prawie 25 lat, można powiedzieć dzisiejszym rokiem, działania telefonii komórkowej, to dlaczego nikt nie przeprowadził badań? To nie jest astronomiczny koszt. Dlaczego uciekają od tego? Dlaczego UJ bada, krowoderskie zuchy są blisko, jest tam taki mały reportaż, co sam nakręciłem, i nikt nie chce tych ludzi badać. Rak skóry się pojawia, całe rodziny, tam inne rzeczy. Stacja jeszcze nie dość, że z rozbiórką, użytkowana, no bo operator sobie nic z tego nie robi i nikogo to nie interesuje, nie? UJ bada ludzi, mając stację na akademiku, nielegalną, nie? Z nakazem rozbiórki użytkowane. Gdzie kobieta miała rozpoznanie dla dziecka, że stwierdzono nadwrażliwość elektromagnetyczną, dziecko jej by zjechało, musiała to dziecko wziąć z tej szkoły. To operator mi ostatnio próbował mówić, że to Wi-Fi w szkole, którego nie było. Pani dyrektorka apeluje, nikt po prostu tego nie robi, dlatego prezydent Krakowa zapraszał tych profesorów, którzy nie pojawią się to w Warszawie. Bardzo światły prezydent, przynajmniej jeśli chodzi o tę sprawę. Cokolwiek byście mówili o podziałach politycznych w Polsce, nas to teraz nie interesuje. Mogę tylko wyrazić słowa uznania dla prezydenta ponownie wybranego w Krakowie, ponieważ nie znam takiego w Polsce prezydenta dużego miasta, który by tak systematycznie próbował cokolwiek istotnego zrobić dla zdrowia mieszkańców jego miasta. No, w sprawach związanych ze smogiem elektromagnetycznym, bo o tym rozmawiamy. No dlatego, bo dlatego tu też jest propaganda, jeżeli chodzi o 5G ministerstwa, bo tak, zadawałem pytanie, ostatnio powiem na podstawie polemiki z inwestorem na Facebooku, po co nam 5G w miastach? Mamy światłowody, tak, łącze stabilne,
Już 1 giga może być przesył, czyli możemy oglądać. To mi stwierdził, że w samochodzie, nie? No bo jak rodzina w niedzielę pójdzie do samochodu filmy oglądać, nie? No bo jeden mi stwierdził, że w parku, nie? Czy przed sklepem. Nie znajdujemy alternatywy. Mówi się w medycynie. Ostatnio Telepolis, taka przyjazna operatorom, opublikowała wielkie wydarzenie. Pierwsza operacja w Chinach 5G, nie? To się śmiałem, że Polacy już dawno mają światłowód, że mają stabilniejsze łącze i szybsze, że Chińczycy powinni się nauczyć, co to jest światłowód, nie? I teraz pozostaje pytanie, po co wprowadzić? Jedynie, co można powiedzieć, chodzi o autonomiczne samochody. Tylko że w tym momencie można powiedzieć, jeżeli ta kwestia ma być na takiej zasadzie, że nie wiadomo jaka norma jest, to eksperymentujmy, to wie pan co, nie potwierdzając tego, co się dzieje, ja panu powiem przykład, który miał ponad dwa, jak podobną zmianę chcieli wprowadzić, się ściąłem, było minister cyfryzacji, minister Strężyńską. Jej pracownica robiła takie głupie śmiechy, mówię, to zadzwońmy do dwóch kobiet z Zimnej Brzeźnicy, straciły dzieci na białaczkę. No a profesor Alicja Chybicka, onkolog dziecięcy, z Wrocławia, nie wykluczyła związku przyczynowo-skutkowego. Mówię, wesołe, nie? I takich przykładów ja mam mnóstwo. Ja mam w stowarzyszeniu, gdzie 17 dni zabrakło kobiecie do 41 urodzin. Tu mam siostrę, znajomy, któremu mówiłem w Brodnicy, żeby nie używał telefonu, 46 lat glejak. I to można powiedzieć rośnie. Mam ludzi, jest jeden z posłów, którego spotkałem, widzę słuchawki ma, nie? Mówię, panie pośle, a co pan tak słuchawki, nie? A on mówi, wie pan, była kampania, mnie tak głowa bolała, miałem takie problemy ze snem. No i zauważył, że to powodowało pole, telefon trzymał. To, co powinni mówić, że telefon nie powinien być w ogóle trzymany przy głowie. Jeżeli my gdzieś jedziemy jeszcze, w tym to jest jeszcze gorzej. Od tego są słuchawki przewodowe, od tego jest zestaw głośno mówiący. I to oni powinni powiedzieć. To, co francuski fizyk, jeżeli milimetry mają znaczenie, dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego się nie mówi o tym, że 5G można, technologia jest na tyle, mamy światłowody, zresztą już nawet plus reklamuje, a rozmowa może być z kilku kilometrów możliwa, więc trzeba szukać alternatywy, bo już tak można powiedzieć, to też było na zasadzie, jak byłem w Suchym Borze, był protest. Przyszły dwie kobiety i jeden mężczyzna, którzy byli za operatorem, nie? I była mapa, był przedstawiciel firmy, no i wyszło z mapy, że ludzie się zgadzają, żeby to miały za płotem, jeszcze mówią, zarobicie, nie? A to one nie chcą, nie? Bo kilometr dalej tak, byle nie obok nich, nie? I takich postępowań jest dużo, bo jak tych ludzi w jakimkolwiek wypadku przekonać ma ludzi, jeżeli my nie przedłożymy badań? Co mają wierzyć? Inscript, jeżeli pan powie, które z tych badania, co publikują, które były, to pan nie znajdzie, nie? Znajdzie pan rzekomo na stronie WHO, ale żadnych badań nie tłumaczą. A można powiedzieć, jeszcze odwracając to, żeby tak jeszcze prościej to przedstawić, gdyby te badania istniały, to one by były bardzo ładnie w języku polskim przetłumaczone na stronie ministra cyfryzacji. Myślę, że operatorzy by byli w stanie nawet wszystkie przetłumaczyć. Żaden problem. Czy pana znajomość prawa pozwalałaby na ewentualnie takie postawienie sprawy? Zapytam, czy mielibyśmy jakąś bazę prawną, czy mamy konstytucję, proforma, gdzie moglibyśmy właściwie, bo to co robi rząd, konkretnie minister cyfryzacji, wprowadzając do Polski tą technologię bez elementarnego zabezpieczenia zdrowia Polaków. To czy to nie jest rodzaj pewnego przestępstwa po prostu, dosłownie? My tu mówimy w tytule tej audycji o depopulacji. Jedno zużyłem. Przecież to jest rodzaj powolnie rozłożonej depopulacji, która dotyczy się nie tylko Polaków, bo robi się to dzień w dzień, ale Polska chce być teraz jeszcze czempionem przy tym 5G. Co się wydaje wedle tej wiedzy, którą mamy, a która oficjalnie nie jest widziana, bo my mamy już część tych badań pościąganych z różnych miejsc na świecie, gdzie naukowcy niezależnie potrafią napisać i ocenić, że to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, tylko tego jakby nie widzą decydenci, żeby po prostu de facto postawić, nie wiem, przed Trybunałem Stanu. Wie pan co, no jedno zawiadomienie tak złożyłem, że chcą ukryć, można powiedzieć, chcą potwierdzić, że rzekomo obowiązujący system prawny pozwala na obejście przepisów prawa, niech prokurator to sprawdzi. A tu jest taka zasada, że to przeprowadzają pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, ale już mówiłem wtedy, to świadczy, jakich mamy inteligentnych rządzących.
Jeżeli ktoś jest inteligentny, to powie tak w tym, jak mu dali dokument, czy to premier, czy, przeczytał to, co nie powinien czy przeczytać, prezes powie, co to jest, ja chcę badania, żeby przekazać ludziom, że jestem bezpieczny, że to jest, żeby nie było zarzutu, że ktoś mi zarzuca, że za pieniądze, że wprowadzamy coś. To co wtedy powiedzą pracownicy MC, między innymi ostatnio była na konferencji pani Wanda Buk, podsekretarz stanu. Mówiła o światłowodzie. Sekretarz stanu już gdzie? Ministerstwie cyfryzacji. Zapamiętaj mówiła, to nazwisko, tak? Mówiła o światłowodzie i wplątała na koniec 5G, pomieszała 5G ze światłowodem. Ona kompletnie, oni nie mają pojęcia, nie? Piszą mi, że wyrok, który w swoim uzasadnieniu dają, to jest wyrok, który jest w bazie orzeczenia, jego nie ma, bo tam nie ma uzasadnienia, dostali go operatora, bo tą projekt tej ustawy przygotowali operatorzy. Już to jest kolejna sytuacja, w której powiedzmy korporacje, które chcą wejść do jakiegoś kraju, piszą prawo. No i to jest ta jakby ustawa, reguła, słuchajcie. Ta ustawa czasami tylko ktoś na końcu jeszcze tylko dopisze swoje nazwiska, to mówią posąg, no bo muszą formalnie, oficjalnie prezes koncernu się nie podpisze pod projektem ustawy, że on go przygotował. No ale ani to prawnik z kancelarii prawnej wynajęty cała przez taką treść korporację. Wynika, bo już 2 lata wcześniej była negatywna opinia kancelarii Sejmu, że to jest projekt, który narusza wszystko. To jest tak w tym projekcie jest, że projektant ma oświadczyć, czy inwestycja wymaga decyzji, czy nie. Czyli projektant będzie decydował za społeczeństwo, za ludzi i gdzie potem ściga tego projektanta. Sądy nie uznawają i głupie tłumaczenie, które wskazuje na operatorów pani Wandy Buk z kolegami, wskazuje, że organy architektoniczne mają zarzut, że kwalifikacje nie robi osoba uprawniona, tylko projektant. A osoby, które robią dla operatora kwalifikacje, mają lepsze uprawnienia niż projektant, bo lepiej się znają na temacie, choć próbują obejść wszystko za wszelką cenę. I ona chce teraz przekonać tak, że my w tym procesie, jakie mamy prawo? Projektant doświadczy, że to nie wymaga decyzji środowiskowej, my złożymy do nadzoru. Że jest inaczej i teraz będzie cały problem, ale tu nie będę wyjaśniał, bo ja mam już obejście. Prawa zresztą cały czas mam na nich obejścia, nie? Korzyść polega na tym, że oni nie reagują na argumenty prawne i logiczne, oni po prostu mogą na zasadzie tak, jak często to słyszymy, po prostu nie widzą czegoś, co leży i jest oczywiste, tego nie ma dla nich tak, i robią swoje. Tylko, że jeszcze oni się tego boją, bo jeszcze są sądy. Karne, cywilne to bym się obawiał, ale administracyjne nie jest źle. Czy pan powiedział, że sądownictwo administracyjne stoi w Polsce jeszcze najbliżej obywateli? Wie pan co, trzeba przyznać, że większość sędziów jest bardzo fajnych w sądach. Nie chodzi o to, że są przyjaźni czy nie, tylko po prostu słuchają. Widzą, jaki jest problem, widzą, że uciekają operatorzy od decyzji środowiskowej. Tak jeszcze jeden z sędziów mówił 2 lata temu, mówi, panie prezesie, to jest prawda, że oni budują i rozbudowują natychmiast? Mówi, przecież to jest przestępstwo. Mówi, sędzia się niedługo dowie, nie? I ci sędziowie przestali im wierzyć, no bo jak sędzia ma ufać operatorowi, który wybudował stację, a miesiąc po jest stacja 10 razy zwiększona moc na sektorze? I co, jak krakowski sąd napisał w wyroku, uchylając, że to jest rozbudowa, że nadzory mają sprawdzić, w jaki sposób zwiększono moc, czy to od początku był zamiar, wie pan, jak się oburzyła spółka P4, jak sędzia śmiał, nie? No bo co teraz powiedzieć, nie? Teraz trzeba pokazać. Oni się czuli po prostu panami w tym kraju. No tak, bo oni od początku byli przygotowani, nie? Uważali, że swoimi prawnikami ograją wszystkich sędziów. No tak, no bo te kancelarii mają pełno, tylko te kancelarie się po prostu już dzisiaj pogubiły. No może gdybym, może powiedzieć. A dobrze, to teraz tak, w jakim zakresie, znaczy tak, tych sytuacji, jak jest kilkadziesiąt tysięcy tych stacji bazowych, to żeby podważyć, a wszystkie, jak pan twierdzi, stoją bezprawnie. Na dzień, no powiedzmy, że prawie wszystkie, żeby się nie okazało, że jakaś stoi, bo ktoś tam nie zwiększył mocy, czy naprawdę uzyskał po raz drugi zezwolenie, no bo powiedzmy, że przystąpił do kolejnej procedury, tak to powinno być, jakieś tam może legalnie stoją, to panu się w ilu sprawach, panu się udaje w każdym z tych województw uczestniczyć, żeby powiedzmy, nie wiem, podważyć legalność tej czy innej stacji, to są przecież pojedyncze stacje, jest kilkadziesiąt tysięcy, jak pan powiedział. No tak, ale to później wygląda na to, jak się ukształtuje orzecznictwo Naczelnego Sądu. No to przytrzymajmy ten temat. To jeżeli się zdarzy, w ilu województwach, tam gdzie pan ma te rozprawy w sądach administracyjnych wojewódzkich, to w ilu województwach ma pan już jakiś wyrok, który mógł być precedensem dla orzecznictwa? Tylko, że wie pan co, praktycznie w każdym sądzie tylko liczą się najbardziej wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dobra, to ten Naczelny Sąd Administracyjny, który już pan też ma tam sprawę. Ma pogląd jednolity. Jednolity. Dokładanie, zwiększanie mocy, przebudowa lub rozbudowa. W jakim zakresie to, co udało się dobrego w tej sytuacji, rozumiem, zrobić panu i panu pana stowarzyszeniu, w jakim zakresie teraz to orzecznictwo Sądu Administracyjnego Naczelnego może być
może być egzekwowany na niższych szczeblach. No może, tylko dlatego chcą nowelizację zrobić, żeby cofnąć to wstecz. Nie wiem, co Pani Bóg zamierza. Czyli rozumiem, że teraz już Pan to raz powiedział, ja to pamiętam, ale wracam do tego, żeby z kolei zadać pytanie, bo już raz go zadałem, bo jak oni to zrobią, czyli wyczyszczą sytuację tak, żeby ci operatorzy mogli już zgodnie z prawem czynić zło, to czy to, co stało się wcześniej, można jakoś rozgrzeszyć prawnie? No bo generalnie prawo nie działa wstecz. Jeżeli ktoś złamał prawo do dnia, kiedy obowiązuje obecne prawo jeszcze budowlane, no to wszystko, co oni zrobili niezgodnie z prawem, podlegałoby zaskarżeniu. Tylko jak udowodnić teraz, że na przykład stacja bazowa A czy B czy D, która ma zgłoszenie na przykład na tyle mocy, ona teraz ma inną? Jakie tu znaleźć narzędzia, żeby to udowodnić im, czy to, że oni złożyli oświadczenia i wysłali do wydziałów ochrony środowiska, tak, musielibyśmy się tam dobrać, albo tam zaczną czyścić papier, czyścić. Nie, tego nie wyczyszczą, dlatego myślę, że... To gdzie mamy iść? Niech Pan nas naprowadza, jako wolnych obywateli, ludzi, którzy chcą ratować życie. Nie, no, jeżeli coś sprawdza, to jeżeli stacja istnieje, zrobi sobie zdjęcia, potem iść do Wydziału Środowiska, wziąć zgłoszenie pierwszej i ostatniej instalacji i mieć na piśmie, jak będą coś próbować robić, bo nie mogę tu zdradzić, co jest, no bo... Wszystkiego Pan nie może, bo mam już wyjście. Jasne, chodzi o to, że oni słysząc od Pana, jak Pan chce jakby złapać ich na gorącym uczynku, no nie może Pan wszystkiego mówić, ale z drugiej strony Pan nas uzbraja pewne narzędzia informacyjne, mówiąc, słuchajcie, idźcie do Wydziału Ochrony Środowiska w konkretnej sprawie nadajników i sprawdzajcie, co oni mają tam zgłoszone w ostatnim czasie, co nie jest zgodne z tym, co zgłosili akurat w innym dziale, czyli tam, gdzie jest nadzór budowlany. No tak, bo tu gramy. Tak, dlatego wie Pan co, pechem na razie, nie wiem, czy jakie zmiany, pechem tego rządu i pechem operatorów, no niestety muszę przyznać, jestem ja, nie. Bo tylko, żeby panu krzywdy też nie zrobił przez to. Ja się liczę z tym, bo już próbowali mnie kiedyś straszyć, potem kupić, a ale... A miał pan takie sytuacje? Nie wchodzi, może pan powiedzieć o nich? Nie, to jeździli za mną. Jeździli za panem? No wie pan co. Ale proszę o tym mówić, dlaczego pan się boi? Nie, ja się nie boję, bo się mnie wszyscy pytają. Jeździli, potem zrezygnowali, potem się propozycja, mówię, że... Tak, a w jakiej formie była ta propozycja? No wie pan co, zaproszenia, nie... Żeby przyjechać, żeby pogadać, nie, z linii energetycznych też tam miałem, tylko ja mówię, że ja z takimi ludźmi nie wchodzę. Zresztą. Wie pan co, zarzuciłem kiedyś pracownikowi, głównemu ekspertowi ministra środowiska, że wszedł taki układ w 2007 roku. Nawet pracownicy w Warszawie byli oburzeni w Josiu, bo z nimi chodził, nie z plejem. Nie? Potem przyjechał na jedną z parafii pod Krakowską na spotkanie, bo ksiądz chciał spotkania, przedtem nie podpisze umowy, to opowiadał ludziom, jaki jest dobry, nie? A ja mówię, pan powiedz, ile pan wziął za to rozporządzenie? Mówi, że mnie poda, to dzisiaj mi nie poda. Nie? A czy mamy takie rozeznanie, ile obiektów sakralnych jest, że tak powiem, wykorzystywanych? U nas niestety w Sobótce 200 metrów od nas widać tą wieżę kościelną kościoła, która jest w rynku sobótczańskim. Niestety są tam, jak to wieża, cztery strony świata, cztery takie, powiedzmy, nazwijmy to okna i w czterech miejscach, to pan widział, pokazywaliśmy dzisiaj. I czterech są nadajniki i teraz jeszcze dostaliśmy tak naokoło informację, że zgłaszają tutaj część obywateli tego rynku, że przebudowę, tak. Ale już dawno zakończyli, tydzień czasu na zgłaszanie uwag, to stało się w październiku 2018, więc sprawa jakby zapadła. Nie wiem, nasza fundacja, która tu ma siedzibę, nie dostała żadnej informacji i zapytania, czy chcemy się przyjrzeć temu, co oni tam mają przebudować. Bo oni chcą tam robić, jak oni to nazywają, przebudowę czy modernizację? Przebudowę, no. Tak czy inaczej, bo pan dzisiaj musi wrócić do siebie, do Gliwic, ale też ten szantaż, to niebezpieczeństwo, że jeżeli pan jakby jest taką prawdziwą lokomotywą, a tych prawnych sporów z nim, udowadniania ich totalnej niekompetencji albo właśnie raczej sprytu, który polega na tym, by obchodzić prawo, by swoje interesy ekonomiczne kosztem zdrowia ludzi realizować w Polsce, no to jest pan wrogiem publicznym w sprawach telefonii komórkowej numer jeden w Polsce. Ma pan tego świadomość? W 2006 roku już pisali, że miliony tracili przeze mnie. Wie pan co? No, teoretycznie, no skąd mogli wziąć jedną rzecz, że ktoś będzie znał sprawy techniczne,
będzie zmieniał sprawy prawne, pomiesza to razem. Wie pan co, ja wierzę, no nie wiem, może z tym wierzę w przeznaczenie, że to co ma być, bo teoretycznie powinienem pracować już być na emeryturze górniczej. Życie tak pokierowało, że w tej chwili można powiedzieć, sądy administracyjne, prawo i medycyna to jest moja pasja. Tu się sprawdziłem, bo mam kilkaset spraw kasacyjnych wygranych, więc już nie muszę sobie udowodnić, bo przypuszczam, że po zawodówce nie ma takiej osoby na świecie, która jest w stanie pisać. Jestem w stanie dzisiaj pisać wszystko na kolanie. Jestem dzisiaj nawet w stanie napisać skargę kasacyjną przed sprawą, bo wiem, co może sędzia zrobić. Tutaj chodzi o pana umiejętności intelektualne. No i dlatego, to jest, wie pan co, dlatego, no i muszę dodać, że jest też, można powiedzieć, mam dużo, dużo ludzi, którym pomogłem, szczególnie starsze osoby, które, tak jak mówię, modlą się za mnie. Mówię, to może dlatego jest, można powiedzieć, coś w tym musi być, bo no, niebezpieczeństwo jest bardzo duże, nie? Tylko, że no, przy tym moim działaniu no, nie są w stanie mnie zatrzymać, jak próbowali, nie? No i dlatego... A co do kilkaset spraw kasacyjnych, to jest oszałamiająca liczba. Co to znaczy kilkaset spraw kasacyjnych? Tyle skarg kasacyjnych napisałem skutecznych, pan projektów. Właśnie o to pytam. Pan po prostu pisał, każda przecież była trochę inna, tak? Tak, no i to jest różne, bo to jest budowlanki z różnych nawet. Jedne sprawy miałem pierwsze, mam jedną uchwałę. Czym trudniejsza sprawa, tym większe pole do popisu, nie? No, tylko, że tak już panu mówiłem, że ja podchodzę do skarg kasacyjnych, do projektów, pisząc je również psychologicznie. Bo zastanawiam się później, co może sędzia myśleć we wszystkich opcjach, nie? A że mam tę zdolność, że mogę się postawić w obu opcjach, przepisy mam w pamięci, zachowania, jako może być sędziów, dlatego mi jest prościej. No dzisiaj, no co ja poradzę na to operatorom, że mają pecha, że ja wiem, co myślą oni, co wiem, myślą sędziowie, znaczy, dlatego przegrywają. Myślą w sensie, żeby tam... Z referatu. Myślą w sensie takim, żeby pan nie dał się podciągnąć pod, że pan jest telepatą. Pan nie, po prostu, nie. Pan po z prostu referatu. Czyta przepisy, pan z fotograficzną, powiedzmy, no, umiejętnością zapamiętywania praktycznie wszystkiego, co pan, na co pan spojrzy, na każdą kartkę, potrafi potem to wszystko przywołać i we właściwy sposób skojarzyć, powiązać, wyciągnąć z tego wnioski, czy analizę, czy syntezy różnych sytuacji, które się pojawiają na różnych szufladach, mówię tu o papierach prawnych, i w właściwy sposób pisać na przykład pisma procesowe, czy jakieś... Bo wie pan co, u mnie to działa tak, że u mnie się wszystko układa w logikę. To co panu mówiłem, że jak jechałem od 20 do 22 czerwca na 6 spraw do NSA, wszystkich 6 różnych, nie miałem nawet jednego dokumentu z sobą. Miałem wszystko w głowie. I to się dostosowuje w opcji, jak ktokolwiek jest z referatu, można powiedzieć to myślenie, dlatego tego 11 lipca myślałem, że mnie ten z Naczelnego Sądu z sali w końcu wyproszą, bo była taka wojna, była sprawa z typu nie do wygrania, a wygrałem ją, nie? Bo to jest pod tym kwestia, że widzę, co się dzieje, a jest to, można powiedzieć, umiejętność, której no, też nie potrafię zrozumieć, no bo tak mówię, prawo jest proste dla mnie. Znaczy, no są takie fenomeny, wie pan, rzadko, bo rzadko. Ja jestem niezwykle poruszony tutaj pana wizytą u nas i rozmowami na antenie, tutaj gdzieś tam w kuluarach, i pełny takiej nadziei, ufności, że pana tutaj osoba, która wykonywała już tak gigantyczną pracę, którą w zasadzie nawet trudno sobie wyobrazić, że jedna osoba może taką pracę wykonać. I tym bardziej zwracam się do nas tutaj wszystkich, którzy oglądają tą audycję teraz na żywo, czy będą ją o tym oglądać, żebyśmy no, poczuli się, że tak powiem, solidarni z panem Zbyszkiem, z jego stowarzyszeniem, z tym wszystkim, co robi, żebyśmy go wspierali na wszystkie możliwe sposoby, żebyśmy również, wiele osób, nie wiem, modli się, medytuje, wizualizuje, żeby spływała na pana no, pełna ochrona, bo jak to bywa czasami w legendach, bajkach czy mitach, że czasami jedna osoba, czy bardzo mała garstka ludzi, która wie, o co chodzi, jest determinowana, jest uczciwa wewnętrznie, ma czystą, jasną intencję, jest w stanie powstrzymać na działania największej machiny zła. I to jako archetyp jest w naszej kulturze, w naszej historii, i my musimy mu po prostu ufać, że w rzeczywistości to się udaje, bo mimo że teraz na pewno jesteśmy na początku drogi, bo to, co się panu udało, no to jak ja wymieniam kilkadziesiąt tysięcy za panem, za danymi stacji bazowych, to pan na razie no, unieruchomił, ile pan unieruchomił tych stacji? No, głównie się zajmowałem przeciwko budowie, czyli to były te, które były dopiero nowe, co tak, powstawały. Tak, no oni się właśnie w 2006 roku skarżyli, że mają problem, bo, no to, bo to grube sumy, no wie pan co, gdyby mi ktoś powiedział parę lat temu, że będzie taka sytuacja, w życiu bym nie uwierzył. Wie pan co, z początku też się zastanawiali każdy, czy to jest możliwe, nie? Najbardziej się tylko obawiam tego, że jeżeli chodzi o moją pamięć i o rozwój, to jest po prostu kosmos.
To się ciągle rozrasta. Ja przepisy, cokolwiek po prostu widzę, to ja to widzę potem w pamięci, ja sobie w pamięci to odtwarzam. Dlatego chodzę bez dokumentacji, nie? Dlatego jest mi o tyle prościej i ta pamięć rośnie. Dlatego jak się spotkamy za jakieś pół roku, to panu na drugiej dziedzinie z medycznego punktu wytłumaczę, bo mi, jeżeli będę w stanie jakoś zrobić coś jeszcze to, tak. Z odpornością, no można powiedzieć, to będzie... Cały czas pan walczy o to, żeby te szkody zdrowotne, które zostały zrobione przez pracę jako monter GSM, pan pracuje nad tym w sensie samoleczenia, szukania z różnych sposobów, by zdrowie było dobre. No dlatego, wie pan, dlatego niektórzy się śmieją, mówią, że Bóg zabrał ci zdrowie, dał ci rozum, nie? No bo to jest, wie pan co, no to jest, jakby się zastanowić, no to jest z rzeczy, które, no, science fiction. Jest to fenomen, jeżeli chcecie osobiście spotkać się z panem Zbyszkiem, zobaczyć go też w działaniu, bo przypominam taką pierwszą konferencją, w pełni niezależną konferencją poświęconą technologii 5G, będzie konferencja we Wrocławiu, w Krakowie. Kraków tutaj jest uhonorowany przez nas wszystkich jako miasto najbardziej zaangażowane od lat w obronę obywateli, mieszkańców przed smogiem elektromagnetycznym. 28 właśnie lutego w Krakowie jest konferencja, gdzie też prelegentem będzie pan Zbigniew właśnie Gelzok, przepraszam, i też na stronie mywolniludzie.net jest pełna informacja o programie. Zaglądajcie, mywolniludzie.net. Jest to konferencja całkowicie, znaczy bezpłatna, w sensie każdy może przyjść i wziąć w niej udział. Tylko tam zgłaszajcie przez maila, ponieważ może się okazać, że tych chętnych będzie tyle, więc pierwszeństwo będą mieli ci, którzy będą na liście poprzez mail, który też jest tam na stronie. A panie Zbyszku, tu jeszcze jakby na podsumowanie ze strony pana oczywiście, to co my teraz powinniśmy zrobić, żeby zatrzymać ten potężny walec, który jak zrobi ten zwrot w postaci, że pójdą ustawy sejmowe, czyli pójdzie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego w tą stronę, jaką to jest zapowiedziano, co będzie, jakie będą narzędzia prawne, żeby się narzędzia bronić? Będą, tylko że może pan na razie nie będzie uprzedzał. Nie, a tu może mogą mieć problem, bo oni wiedzą, że to powstanie wszędzie. Bo to w mieście, ja dobrze, że nie mieszkam w mieście, bo w mieście to będzie masakra. Stacja to 200 metrów, poziom będzie kilka razy wyższy, będzie wycinka. Czy ludzie będą padać jak muchy? No wie pan co, jak teraz jest rocznie przypadków więcej, 100 tysięcy zachorowań na nowotwory, to myślę, że to się bardzo szybko podwoi i potroi, bo padnie odporność, ludzie przestaną tak jak są, przestaną spać, to co się dzieje w takim przypadku, podobnie w Opolu. Ludzi wycina, jedni uciekają, mieszkania sprzedają, bo zaczęła się panika, to jeszcze tylko skończę, nie wiem jak będzie dalej, w Mińsku Mazowieckim. Młody bankier wybudował dom nowy, jak powstał Play, zaczął tracić świadomość, wynajmuje parę miesięcy, nie może tam mieszkać. W nowym domie. Nie wiem, czy go teraz w ogóle sprzeda i ludzie tak uciekają, bo jest jeszcze jeden aspekt. Praktycznie spada wartość nieruchomości. A oni to mają po prostu gdzieś, ale ja myślę, że tu poznamy, jaki właśnie w istocie, jak się zachowa, do którego są pisma, prezes Jarosław Kaczyński. Zobaczymy. O, to niech pan to jeszcze poruszy, czy on wiele jest osób stanie, uważa, że to on rządzi Polską. Czy proszę on mówić. Jest w stanie zrozumieć, jak manipulują nim? Czy on jest w stanie poświęcić się, no bo możemy mieć pewność, że jeżeli zmienią normę, mam nadzieję, że tego nie zrobią, i wprowadziliby to, co zamierzają, i dojdzie do masowych zachorowań, od tego się później nie da uciec, to on będzie przejmie odpowiedzialność, nie będzie miał na kogo zwalić. I myślę, że premier też to rozważa, bo niby wie o temacie, a go ostatnio zaskoczyli, to udawał, że nie wie, że nie ma pojęcia. Bo tu jest kwestia tego, to co trzeba powiedzieć ludziom, że 5G jest technologią zbędną. To jest po prostu nam niepotrzebne, to może tylko spowodować kilkakrotne podniesienie poziom tła. I co jest najgorsze, wprowadzenie już technologii przesyłów giga, gdzie się wycina drzewa, technologia, która w gigahercach była tylko praktycznie przy stacjach bazowych używana do przesyłu sygnału pomiędzy antenami radioliniowymi. Gdzieś tam wysoko. Czyli w ogóle to nie było badane. I teraz może być ingerencja, pójdzie kolejny czynnik i teraz możemy się zastanowić, którego w ogóle nie zna nasz umysł.
I układ ciało. nerwowy nie będzie wiedział, odpornościowy dostanie promieniowanie w gigahercach i po prostu oszaleje. Będzie, można powiedzieć, tak jak ja miałem, ja w roku 2001 już praktycznie przestałem spać, nie? I znam takich ludzi po prostu, którzy mają olbrzymi problem i to są całe rodziny, to są całe skupiska ludzi. Mam ludzi, którzy się do mnie zwrócili, którzy nie wiązali w ogóle tego z telefonem. Nagle z sąsiadami się zeszli, co jest grane. Okazało się, że nawet nie wiedzieli, że mają stację za drzewem na szkole, bo to jest problem, nie? To jest problem też na szkołach, bo przekonują dyrektorów szkół, dyrektorów szpitali. Nikt nie pyta się, dajcie badania, nie? Jak dają tego inskrypu, to dajcie coś przetłumaczonego, gdzie coś zbadano, nie? Czemu w Polsce nie zbadano? Tego nie ma, no ale jeżeli mamy takiego premiera, który nie wie, że trzeba to sprawdzić, który wierzy jakimś komisjom, nie wierzy w to, co mówi polska profesor i zaakceptuje słowo sceniru, że nie wiemy, jaka gęstość jest bezpieczna, no to ja mówię, to jedynym rozwiązaniem jest powiedzieć każdemu, wpuszczajcie co chcecie, nie ma żadnych norm, nie? No bo w takim momencie jest jeszcze jeden aspekt, może dojść później do rękoczynów przy stacjach bazowych, no bo jak zaczną to stawiać co parę metrów, są spółdzielnie. Czy mają stawiać te anteny między 100 metrów, 150, jedna od drugiej, bo te mikrofale się inaczej nie będą, no. Bo one się, że tak powiem, szybko zneutralizują przy jakichś przeszkodach, więc trzeba ich dużo tych anten, więc dlatego to będzie, narażenie będzie takie, że będziemy po prostu w kuchence mikrofalowej. No. I tym bardziej niepotrzebne. No nie, ale kto chce być kuchence mikrofalowej w środku? Ale mając światłowód... Że to nie jest potrzebne. Ale mając dla postępu technicznego. Jak może mówić minister cyfryzacji, że rozwój szpitale, każdy szpital ma internet ekspresowy, światłowodowy, dobry. Może mieć 1 giga stabilny. Już to jest kretyństwo, no, tak mówić. No ale on tak mówi, nie? Mówi przemysł, który zakład nie ma. Dzisiaj sami się proszą, na wsiach ciągną światłowody. My tu mamy światłowody, no, świetnie nam. A on powie, nie, bo powie... No bo operację zrobimy na odległość. To jak chce ta operacja, to niech robi na światłowodach. A może jak będzie ciepło, to będą chcieli na dworze operować, bo im w środku nie i co, kabla nie ciągnąć. Może wtedy na to jest absurd za absurdem goni. No tak jest wygląda. To, czy nie sądzi pan tak, panie Zbyszku, to już czy to, no bo widzi pan, ci, którzy z tym idą, prą na cały świat, co takiego leży u podstaw tej gigantycznej determinacji, tych wielomiliardowych inwestycji, żeby pójść w ludzi, w ludzkość z taką technologią, której efekty, można powiedzieć, depopulacyjne są tak ewidentne dla każdego, chociaż troszeczkę myśli i przeczyta, co to jest, bo trochę do tego przeczytania jest sens literatury naukowej i jest pewność, że to jest szkodliwe, żeby przejść z czymś takim, kiedy jest ta alternatywa w postaci światłowodów i naprawdę nie trzeba tego pchać. Co takiego jest w tym diabolicznym planie, że on jest diaboliczny, bo wie to jest pan diaboliczny co? Plan. I tu można powiedzieć, że jest chciwość operatorów, bo mamy światłowody, to nie tylko operatorzy, to inni inwestorzy. Czy zarządzający siecią światłowodową, chcą im ten rynek nawet odebrać, nie? No bo tak jest, są telewizje, które są niepowiązane z operatorem telefonii komórkowej, więc jeszcze za tego pomocą, no bo nie można, jeżeli chodzi o przesył do mieszkań, inne alternatywy znaleźć. No i ten potężny biznes, te potężne zyski trzeba gdzieś to lokować, nie? Żeby z tego nie płacić pełnych podatków, bo te sumy by były zastraszające. Przecież to jest... Dobrze, a czy nie sądzi pan, bo użyliśmy tutaj słowa depopulacja, że to jest taka depopulacja przy okazji, a może jednak są ludzie, którzy są patologicznymi zbrodniarzami, którzy mają jakieś wpływy w tym świecie i którzy naprawdę myślą o tym, żeby przerzedzić ludzkość, żeby zmniejszyć, powiedzmy, populację o kilka miliardów. No wie pan co, historia wskazuje, że... Były takie przypadki, mamy nazizm, bolszewizm. No wiem i właśnie, że najbardziej mnie martwi w tych przypadkach, że dwóch z tych, co tak właśnie chcieli opanować świat, było bardzo małego wzrostu i to mnie tak martwi, czy nie będziemy mieli do czynienia z kolejną osobą, bo... No tak, niech pan takich sytuacji nie robił, za nie, daleko idą. Wie pan co, nie, bo ale tu analogia do tego, do historii. Ale akurat ten człowiek, o którym teraz pan mówi, do którego pan tutaj ma pisma przygotowane, on według mnie nie ma zielonego pojęcia, czym jest ale technologia. Ale pisze się do niego. Chociaż okazało się ostatnio, że ma duże pojęcie, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. No, no, rzekomo nie miał. I robienie mu gęby, że to jest facet, który wisi tylko w polityce i nic nie wie, poza tym, co to jest już się błędem. No, jeśli chodzi o sprawy związane z biznesem, to widać było po nadsłuchach, że dużą orientację, ale też nie można nic zarzucić co do jakichś tam jego etycznych zachowań. Nie, ja mówię, że tylko natomiast tak jeśli chodzi o wiedzę techniczną, technologiczną, no może być gorzej. Tylko wie pan, co jest jeszcze można aspekt... naprawdę nie mieć świadomości, co on tutaj... Ja nie wiem, kto mnie teraz będzie ścigał, bo tak jak pan już mówiłem, poruszyłem temat, żeby w końcu zabezpieczyli sieci przed pornografią do dzieci. No jak mówiłem, 60% do lat 15 wchodzi, no to premier udaje głupiego, nie pracownicy kancelarii.
No, napisałem w swoim piśmie i wysyłam pis do Ojca Świętego z prośbą o pomoc, nie? No bo tu nie może być czegoś takiego, że... A są narzędzia, żeby to ograniczyć? No teraz są. Mówimy o normalnych użytkach internetu. Młodzież, wiadomo, ma komórki i... No przecież mamy to, zróbmy oprogramowanie, które mamy. Albo uniemożliwi dziecko, albo jak dziecko wchodzi, to matka dostaje sygnał, że dziecko wchodzi. Skoro Chińczycy mogą zablokować internet światowy, żeby nie można było wejść na strony zachodnie, przecież na masową skalę, przecież ograniczony jest ruch, już nie mówię o jakichś tam Koreach Północnych, to jeżeli można wprowadzić takie filtry w celach politycznych, czy ideologicznych, to dlaczego nie można wprowadzić filtrów, żeby bronić naszej młodzieży? Można, bo nikogo to nie obchodzi na razie. Kolejny przykład, jak działa to państwo. Wie pan co, możemy sobie teraz wziąć, tak jak niektórzy bronią Huawei'a, że teoretycznie, myślę, że cała nasza ekipa rządząca, że na bieżąco mają... Chińczycy mogą mieć pełny komplet rozmów, nie tam powinni się zwrócić. No tak, ale ma pan świadomość, że to jest wojna tylko między Amerykanami, Izraelem a Chińczykami, albo bardziej Ameryka i Chińczycy. Tak, tutaj... wie pan co, zawsze, gdzie jest wojna, można informacje wykorzystać. Gdyby to nie było takie, że skąd to wyciekło, to myślę, że to by wyciekało, bo są w stanie szpiegować wszystko. Ja wiem, ale jedni no, i drudzy. No tak. Pytanie, czy wolimy Amerykanów jako szpiegów, Izrael, czy Chińczyków jako nie, szpiegów? Nie, dlatego wie pan co, dlatego... Najlepiej to obronić Polaków przed szpiegostwem. I dlatego jeszcze wprowadzając 5G odkrywamy wszystko. Można przejąć całe sterowanie ruchem nawet w Polsce, samochodami. Internet rzeczy przecież. No wszystko. No wie pan co, i to jest zastanowienie dlaczego, nie? Światłowodami jest większy problem, a tu już bez problemu, nie? Wszystko można. No, ale... Czyli mamy model totalnej inwigilacji właściwie całej ludzkości. No myślę, że już dzisiaj są wszyscy praktycznie. Daleko zaawansowane, ale to będzie jeszcze dalej, bo jeszcze internet rzeczy, żeby wiedzieli, czy pan sięgnął po ten kubek, czy też nie. Dokładnie. Czy pan poszedł do toalety, czy też nie, czy pan użył tego papieru, czy też pan... No ale wie pan co, ale są tacy ludzie, którzy się zakłócają. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam po cholerę mi samochód, co sam jeździ. Nawet czułbym się w nim bardzo niebezpiecznie, bo to tak jak na tym przykładzie, aktualizacja i koniec, stoi. No i oni są, sam mam, ile razy problemów człowiek ma z komputerem. Wyłącza się, próbuje się resetować, wgrywać, nie? Głupieje, a tu ma być technologia, która ma wszystko być oparta na komputerach. No nie, parodia. A my będziemy tylko jak w Matrixie, jakimiś maszynami podłączonymi do systemu, że tak powiem, i wirtualnej rzeczywistości. Panie Zbigniewie, może dzięki takim ludziom jak pan, mamy taką nadzieję, nie ziści się ten plan depopulacji, który ewidentnie jest zrealizowany również tą metodą, bo mamy jeszcze inne ścieżki depopulacji, jak na przykład zatruta żywność, różnego typu metody jeszcze kontroli umysłu. Tutaj jest to tak ewidentny sposób, by właściwie zniewolić całą ludzkość, że brak zrozumienia, że takie niebezpieczeństwo jest, no to jest dla nas największy problem. Ale liczymy, że damy sobie radę. Z takim ludźmi jak pan będę spokojny. Zobaczymy. Jesteśmy z panem. Może pan liczyć na NTV. Nawet już nie powiem, że w najbliższym czasie uważam, powinno też z pana udziałem dojść do jakiegoś, po tej imprezie 28 lutego, do jakiegoś dużego forum, gdzie na przykład zaprosimy tych ludzi, którzy czują, że zostało ich zdrowie zdewastowane. Bo to jest dla nas teraz najważniejsze. No i oni są teraz jakby zupełnie bezradni, bo nie mają jak dochodzić roszczeń i tak dalej. Potrzebują pomocy. A nikt im tej pomocy nie udziela, bo nawet biegłego nie znajdą, który by w sądzie mógł ewentualnie rozstrzygnąć, czy to było to, czy coś innego. I to forum duże, myślę, że już też wiosną dodatkowo będzie zorganizowane. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Wiem, że taka pora, że musi pan dojechać. Dobra, wam również dziękujemy.